Pewnego dnia stałam na chodniku z kolegą i nagle zaczęłam się mocno trząść. Zrobiło mi się gorąco i duszno. Poczułam silny ucisk w klatce. Nie mogłam normalnie oddychać. I ja zacząłem mieć bardzo szybkie bicie serca wtedy. Ból w sercu miałem. Zacząłem krzyczeć w tym samochodzie. Zacząłem wrzeszczeć, że coś mi się dzieje. Tato, umieram. 1/3 całej populacji w pewnym momencie życia będzie się mierzyła z zaburzeniem psychicznym. Tomasz Karpiński, siemka. Zdecydowałem się zaprosić Ciebie przede wszystkim do tego, bo mój kumpel powiedział mi, że obserwuje Twój kanał i mocno mu to pomogło. Jakby z tego, co powiedział, to udał się po pomoc po obserwowaniu właśnie Twojego kanału, więc może jakbyś opowiedział ludziom, co robisz i na czym polega ten Twój kanał, Twoja działalność. Cześć, nazywam się Tomek Karpiński. Jestem założycielem profilu na Instagramie Życie z Nerwicą. Na tym profilu staram się wspierać osoby, które mierzą się z zaburzeniami lękowymi, dawać im wsparcie, nawiązywać z nimi w kontakt, relacje, promować chodzenie do specjalistów, jeżeli ktoś się zmaga z takim zaburzeniem. Staram się też wyszukiwać różne, prawda, informacje naukowe, artykuły, badania, żeby to też w formie postów przedstawiać moim obserwatorom. Tworzę też różne takie posty tematyczne typu historie nerwicowe, gdzie każdy z moich obserwatorów może mi wysłać taką historię, ja ją opublikuję i to gdzieś tam też służy temu, żeby inni, którzy czytają takie historie, zobaczyli, że nie są sami z tymi zaburzeniami, bo to jakby wydaje mi się, że na początku takich zaburzeń lękowych to jest najtrudniejsza sprawa. To jest najtrudniejsza rzecz taka, że większość z nas myśli, że jesteśmy sami, bo tak jakby nikt o tym nie mówi jakoś głośno i jest to trochę tematem tabu, mimo że bardzo dużo osób zmaga się z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami psychicznymi też, no bo też jakby depresja też króluje tutaj, jeśli chodzi o statystyki, prawda? Powiedziałeś mi, że przyjście tutaj będzie dla ciebie takim challenge'em w pewnym sensie i mówiłeś, że sam przechodziłeś przez różne problemy właśnie z nerwicą. Ja to nawet nie do końca rozumiem, co dokładnie znaczy nerwica. Więc jakbyś powiedział może o tym, przez co ty przechodziłeś i na czym to polega. Nerwica to jest starsze określenie, już nieaktualne określenie na zaburzenia lękowe. Czyli to są lęki. To są lęki, tylko że to są takie lęki, bo to jest tak, że lęk jest taką naturalną emocją w życiu każdego człowieka. Strach. Prawda? Strach i lęk to są dwie różne rzeczy. Okay. Prawda? Strach to by był. Strach bym czuł, gdybyś teraz wyciągnął nóż na przykład i na mnie z tym nożem szarżował. Czyli zdrowa rzecz. Zdrowa rzecz, a lęk na przykład czułem, jak jechałem tutaj autobusem i zastanawiałem się, co będzie, czy sobie poradzę, czy zemdleję tutaj na przykład. To są takie irracjonalne rzeczy. One są trochę zabawne, prawda, ale tak właśnie myśli, tak czuje osoba z zaburzeniami lękowymi. Dla mnie zabawne, dla osoby, która tak myśli, nie są zabawne. Dokładnie. Co chcę, jakby do czego dążę. Lęki też są w niedużym natężeniu, niedużym nasileniu, też są zdrowe i naturalne. Natomiast osoba z zaburzeniami lękowymi ma tych lęków bardzo dużo, one są przewlekłe. One sprawiają, że jesteś w stanie zagrożenia albo bardzo często, jakby przewlekle, albo w dużym nasileniu. I ten lęk przeszkadza ci w normalnym życiu, w czerpaniu jakby radości, szczęścia z życia. I to jest wtedy zaburzenie lękowe. A worek też zaburzenia lękowego jest ogromny. To znaczy? Bo możesz mieć zaburzenia lękowe z atakami paniki. Ataki paniki to są takie krótkotrwałe, kilkunastuminutowe takie stany bardzo silnego lęku, poczucia takiego zagrożenia. To jest, można powiedzieć, taki. Somatyczne są też chyba jakieś
odczucia, co? Jeśli masz, jeśli masz takie lęki, to też odczuwasz to w ciele, czyli na przykład cię mrozi właśnie, tego tak, typu rzeczy tak. się dzieją, nie? W trakcie ataków paniki właśnie masz przyspieszone bicie serca, możesz mieć poty, możesz mieć nieregularność oddechu, możesz mieć hiperwentylację. I taka osoba, która doświadcza takiego ataku paniki, ona naprawdę myśli, że za chwilę umrze albo za chwilę będzie miała zawał. To jest jakby jeden typ tych zaburzeń lękowych. Inny typ zaburzeń lękowych to jest tak zwane uogólnione zaburzenie lękowe, czyli taki lęk wolno płynący. To znaczy? To znaczy, że ten lęk jest o niższym natężeniu niż w atakach paniki. Ale pewnie dłużej trwa. Ale długo trwa, czyli wstajesz rano. Ja na przykład tak miałem, że kilkanaście lat temu wstawałem rano i to było tak, że jeszcze chwilę dobrze się czułem, bo tak jakby, nie wiem, ta głowa jeszcze nie zaczęła, prawda, pracować, te lęki się jakoś tak nie uaktywniły w tej podświadomości i za kilkanaście sekund już czułem na przykład bóle brzucha, już, prawda, już coś w sercu, jakieś kłucia, coś, czułem takie właśnie objawy somatyczne lękowe, takie typowo. I one dopiero ustawały, jak szedłem spać. I to kiedyś się zaczęło, czy miałeś tak od dziecka? To się zaczęło. Po jakimś wydarzeniu? W trudnym dla mnie momencie. To był koniec szkoły średniej, koniec liceum. To była rekrutacja na studia, na Politechnikę. W ogóle ta historia jest taka, no to co mi się zdarzyło, to tak powiedzmy, nie zdarza się często, nie powinno się tak zdarzać, bo jak rekrutowałem się na Politechnikę, to trzeba było wybrać 5 kierunków, tak jakby od najbardziej priorytetowego do najmniej. Listownie dostałem informację w wakacje, że dostałem się na ten 5 kierunek. I tak jakby poszedłem na inaugurację roku, na ten wydział, który wybrałem jako 5. Po czym, jak były rozdawane indeksy, okazało się, że mnie tam nie ma. No i byłem jakby bardzo, bardzo przytłoczony tym i zagubiony i nie wiedziałem, co robić, prawda? Wtedy wróciłem do domu tramwajem. Ale nie udało się tego jakoś rozwiązać? Nie rozmawiałeś z jakimiś ludźmi? Rozmawiałem z dziekanatem tam na wydziale, ale tak jakby okazało się, że to są wszystko osobne komórki, nie da się tego sprawdzić i dostałem po prostu taką informację, proszę się szukać na innych wydziałach. Także taką pomoc jakby otrzymałem i w związku z tą pomocą wróciłem do domu, w tramwaju po prostu płakałem jakby z bezsilności, prawda? To były takie emocje. Wróciłem do domu, oczywiście to się jakoś tam udało wyprostować. Potem kolejny cios, bo się okazało, że tu nie od października zaczynam, tylko od lutego, od semestru zimowego. I też taką dostałem informację, że... Czyli jednak byłeś, ale... Byłem, ale gdzie indziej. Jakby wyżej się załapałem na któryś kolejny kierunek, ale nie otrzymałem takiej informacji, ani listownie, ani mailowo. Kolejny taki właśnie cios dla mnie był taki, że jak poszliśmy i faktycznie już tam jakby załatwiliśmy tą sprawę, wiedziałem, gdzie jestem i kiedy zaczynam, to jakby też dotarło do mnie, że ja przez te kilka miesięcy oczekiwania od października do lutego, jak to pani w dziekanacie powiedziała, jestem wolnym strzelcem, proszę iść, nie wiem, do pracy, prawda? No bo jakby wtedy też doszło do mnie, że ja na przykład nie mam ubezpieczenia zdrowotnego. Już zacząłem się martwić tym, że akurat w te kilka miesięcy coś mi się stanie i miałem już takie myśli, że szpital mnie nie przyjmie, rozumiesz? I to jakby była kolejna rzecz, kolejny taki wyzwalacz u mnie takiego lęku i takiego poczucia zagrożenia. To są takie natrętne myśli trochę, co? Tak. Tak. Jeszcze jedna rzecz, którą chciałem tu wtrącić, to jak początkowo, jak widziałem twój kanał, to tak pierwsze odczucie, jakie miałem, to, że to jest, że ktoś mógłby odebrać to jako takie problemy dla osób, które są
cudzysłowie słaby psychicznie. Mhm. Natomiast znajomy, który mi o tym powiedział, wcale go nie uważam za osobę słabą psychicznie i ludzie, których podcastów słucham, są na każdym szczeblu hierarchii społecznej, nawet na najwyższych szczeblach, mhm. i oni również mają lęki, również mają napady jakieś nerwicowe i to może tak właściwie spotkać z każdego, z tego na ile ja to rozumiem. Więc to tak. Nie jest do końca tak, że ktoś sobie po prostu nie radzi, że ma lęki, Boże, trzeba mu współczuć, tylko to może dopaść każdego. Jeden gościu, którego słucham, nazywa się Tom Bilio, który jest turbomilionerem. Mhm. Mówił kiedyś, że tak właściwie mógłby teraz żyć na własnej wyspie, ale nie chce, więc prowadzi podcasty, jakby stara się wspierać ludzi. I mówił, że przyszedł na kolację chyba z rodzicami jego dziewczyny i ci rodzice zapytali go, czym się zajmuje, co tam w pracy. I gościu był tak spięty, miał takie lęki, że nie był w stanie nic powiedzieć, nic nie odpowiedział. I wtedy stwierdził właśnie, że okej, trochę trzeba zrobić przerwę z pracą i zająć się moim zdrowiem psychicznym. Mm-hmm. Dlatego też cię zaprosiłem, żeby właśnie o tym pogadać i żeby pomóc zrozumieć ludziom, na czym to polega i że to nie dotyka tylko ludzi, znowu w cudzysłowie, słabych psychicznie. Tak. Może to dotknąć każdego faktycznie, tak jak mówisz, na każdym szczeblu. Mm-hmm. Ja w ogóle też... mówimy takie określenie słaby psychicznie i mocny psychicznie, ale tak naprawdę nie zastanawiamy się, co to znaczy. Mhm. No bo co to znaczy? Według ciebie na przykład słaby psychicznie. Jak ja bym to zdefiniował, to ktoś, kto napotyka jakiś problem i się poddaje, a druga osoba napotyka problem i się nie poddaje. Tak, to jest to, jak ja to widzę w głowie. Okej, ale możesz mieć też taką sytuację, że ktoś może nie chcieć na przykład podjąć danego wyzwania, mhm. albo na przykład na ten moment nie jest gotowy, bo coś tam, mhm. prawda? Każdy z nas w życiu ma coś innego, mhm. jakieś inne trudności, które i tak się dzieją i trwają. Mhm. Każdy z nas ma też inne doświadczenia, nawet te, których nie jest świadomy, czyli te z jakiegoś wczesnego dzieciństwa. Plus wartości też mamy inne. Też mamy inne wartości. Także ja jestem przeciwnikiem też takiego podziału na słabych psychicznie, na mocnych psychicznie, bo mhm. na przykład właśnie tak jak ty mówisz, ja uważam, że zdecydowaną większość moich obserwatorów ja bym określił jako mocnych psychicznie, mhm. jeśli już jakby takiej tutaj nazw i takiego podziału się trzymamy. To właśnie widziałem jakieś wstawkę gdzieś o dziewczynie, mhm. która zakłada firmę, więc to też nie są ci ludzie właśnie. Tak, jeszcze raz. Tak. Ja używam tego w cudzysłowie, tak dla jasności. Mhm. Więc to nie, absolutnie bym nie powiedział, że to jest jakaś, tak to samo zresztą z depresją. Depresja też dotyka wszystkich i że to jest ogromny problem i też może nie używajmy po prostu tego zwrotu, bo to jest bez sensu. Jasne. To nie jest takie, że... To też, co powiedziałeś, jest bardzo ważne, że osoba, która nie ma lęku w pracy na przykład wysokim stanowisku albo nie ma lęku, powiedzmy, znaczy ten lęk jest, ale sobie radzi z nim, mhm. Powiedzmy w prowadzeniu własnej firmy, może mieć lęk w byciu przy stole z członkami rodziny. Mhm. I to jest jakby normalne, prawda? Bo z naszej perspektywy nie możemy ocenić, czy coś jest, czy ta rzecz X jest dla wszystkich łatwa czy trudna. Mhm. Bo każdy właśnie ma inne doświadczenia, każdy to inaczej przeżywa wewnętrznie. Może być tak, że dla kogoś mega wyzwaniem jest otworzenie firmy i się tego boi, mhm. a dla innej osoby bardzo trudne jest siedzenie przy stole na przykład z członkami rodziny. Albo nawiązywanie relacji jakichś. Mhm. Mhm. No, dokładnie. Dlatego powiedziałem o innych wartościach. To wszystko jest względne właśnie. O innych wartościach, że dla kogoś może być ważniejsze to, dla kogoś ważniejsze to i też. Tak samo z łatwością. Może być łatwiejsze jakieś sprawy biznesowe albo sprawy relacyjne. Tak. Więc to też jest na pewno różnica. Dobra, bo odbiegliśmy trochę od tego tematu, którym zaczęliśmy, czyli jak to wyglądało u ciebie i jaką drogę ty przebyłeś. Dalej. To było tak, że ja wtedy pod naciskiem jakby tych właśnie wyzwalaczy lęku i tych moich takich sytuacji, które mi się przydarzyły i przez to wynikiem właśnie tych natrętnych myśli, ja mocno, można powiedzieć, tak zamknąłem się w sobie. Siedziałem głównie w pokoju, prawda, nie spotykałem się z nikim. Przestałem czuć w ogóle taką potrzebę gdzieś wychodzenia. Wolałem być sam. I to wynikało z tego, że nie do końca mogłeś też się podzielić chyba tym, co się działo, co? Tak, trudno mi było podzielić się tym.
bo można powiedzieć, też wstydziłem się trochę tego, bałem się też odbioru innych, co pomyślą. Właśnie pomyślą, że może jestem słaby, może zwariowany, prawda? Takie lęki właśnie mają osoby, które się zmagają z zaburzeniem lękowym. Moim takim, moją taką powiedzmy ostoją był komputer w pokoju i były gry. I to jakby głównie na tym moje życie polegało. Gdzieś tam nad uchem, gdzieś tam mówili mi rodzice, żebym poszedł do pracy i tak jakby oczywiście mieli rację. Może to nie był jakiś taki najlepszy sposób przekazania jakby mi tego, bo dla mnie praca też mi się z czymś strasznym kojarzyła, bo to było dla mnie też coś nowego, to była nowość. Ja bałem się nawet CV zanieść, prawda, czy zadzwonić gdzieś do pracodawcy. Natomiast gdzieś tam zacząłem powoli kroczki takie robić. Miałem jakieś na początku dorywcze prace, typu, nie wiem, ulotki, prawda, czy inwentaryzacje takie nocne w sklepach. Ja też zaczynałem od ulotek. Pewnie każdy. Tak. Prawie każdy. Myślę, że najprostszy jest tutaj próg wejścia i... Tak, nie za wiele trzeba mieć. Nie za wiele, to wystarczy rozdawać i... Więc od tego sobie zacząłem. W kwestiach uczuciowych też, bo tutaj troszeczkę jeszcze cofnę się w czasie, bo w kwestiach uczuciowych tutaj też dla mnie był trudny moment, bo miałem rozstanie z pierwszą dziewczyną. To była moja pierwsza miłość i ja sobie to wyobrażałem, chyba jak każdy z nas, jako miłość do końca życia. I ja to wtedy tak czułem. Ile lat miałeś? Miałem lat, wiesz co, jak rozstawałem się, to wydaje mi się, że 17 miałem to lat. Tak, czyli to chwilę, to typowy wiek na pierwsze miłości. I to też był dla mnie taki cios. Nie samo rozstanie, tylko też może uświadomienie sobie później tego, że to jednak nie było to. Dużo różnych, mieszanka różnych emocji to była po prostu i to było gdzieś dla mnie trudne też. No i to też jest taki problematyczny temat. Ja przynajmniej pamiętam, jak się rozstawałem z pierwszą dziewczyną, to nie za bardzo miałem z kim o tym pogadać. Więc chyba nie pamiętam, czy z kimkolwiek kiedyś o tym pogadałem. Chyba nie. Także no to są takie tematy właśnie, że wiesz, w męskim gronie dużo ciężej się o tym rozmawia niż w damskim gronie. Ja myślę, i to też jest jakiś problem, trochę odbiegnę od tematu tutaj też. Myślę, że problemem jest też to, że jak gdzieś z kimś się spotykamy i sobie rozmawiamy, to raczej nikt nie mówi o tym, jakie trudności ma, prawda? Ja mówię zawsze. I denerwuje mnie, że ludzie nie... Tak, ja zawsze. Okej, ale to raczej jest rzadkość, prawda? Tak. Że mówisz o tym, co ci się na przykład nie udało, co nie wyszło, co było dla ciebie trudne. Mhm. Raczej każdy na spotkanie przychodzi i mówi o tym, o, to jest, to mi się udało, tu mi zajebiście wyszło, prawda? Są takie same jakby superlatywy. Są takie grupy, ale nie staram się nie chodzić w takie miejsca. Ja zawsze staram się doprowadzić do momentu, gdzie rozmawiam z kimś na granicy tego, do czego udało mi się dojść i na granicy tego, czego się na przykład boję, albo tego, co mi się nie udało. Mhm. Więc zawsze staram się być na tej granicy, balansować na granicy, powiedzmy. Mhm. I to mi się podoba. Jak się spotykam z kimś, ktoś mi właśnie opowiada, jak to jest super i o tych takich sprawach, które nie są wymagające, albo nie są jakieś takie, powiedziałbym, troszeczkę stresujące, to mi się o tym nie chce nigdy rozmawiać. To też w kolejną kwestię wchodzimy, że dla naszej kondycji zdrowia psychicznego dobrze jest dobierać takie osoby, które jakby pozytywnie na nas oddziałują, prawda? Które nie działają na nas toksycznie, które nie wiem, nie opowiadają tylko o sobie, powiedzmy, tylko też posłuchają i tak dalej, i tak dalej. Ale to jakby też odbiegliśmy trochę od tematu. Wrócę jeszcze do siebie. No i mówię, to był taki ciężki jakby okres tutaj, wiesz, poszukiwania pracy pierwszej, takiej poważniejszej. Tutaj studia, nie wiadomo, co dalej z tymi studiami. W końcu z nich zrezygnowałem, bo wiesz co? Stwierdziłem, że nie dam rady sobie. Tylko dlatego. Nie spróbowałem. W ogóle nie spróbowałeś? Wiesz co, to było tak, że były przed tymi studiami, bo to był Wydział Elektroniki, przed tymi studiami były takie zajęcia, powiedzmy, wyrównawcze, coś takiego,
z matematyki. I jak ja na kilka tych zajęć poszedłem i zobaczyłem te wszystkie całki, pochodne, nic, że potem i tak musiałem się tego nauczyć na innym wydziale, bo w końcu poszedłem jeszcze na inny wydział rok później. Ale to mnie tak przestraszyło, że ja sobie nie dam rady. Bałem się, że stracę też, że będę miał stratę w postaci czasu, że stwierdziłem, że nie idę, tylko idę do pracy. To nie jest najgorsze rozwiązanie, tak swoją drogą. To nie jest najgorsze rozwiązanie, ale wtedy to dla mnie była mega porażka. Teraz jakby jak na to patrzę z perspektywy czasu, to myślę sobie, kurczę, nawet na te studia to nie trzeba iść. Ja nie byłem, ja nie mam nawet matury. Dokładnie. Sobie super, nie, tak trzeba, nie trzeba szkoły kończyć, ani studiów kończyć, żeby robić to, co się kocha i żeby być szczęśliwym. Dokładnie. Tylko wcześniej ja też byłem, prawda, pod wpływem też trochę rodziców, którzy naciskali na studia. Ogólnie społeczeństwo kilkanaście lat temu, kilkadziesiąt, prawda, mówiło, że te studia trzeba mieć, żeby mieć dobrą przyszłość. No jedyny powód, dla którego tak daleko zaszedłem w szkole, czyli doszedłem do trzeciego roku technikum, to tylko moja mama. Tak bym pewnie dużo wcześniej skończył. No, więc to też był nacisk, może i dobry, tego nie jestem pewien, czy to było warte tego, ale nie. Trudno powiedzieć. W każdym razie wtedy to nie były moje przekonania, którymi się kierowałem. Teraz dopiero moim przekonaniem jest to, że nie chcesz iść na studia? Jakby nie ma problemu, prawda? To też nie gwarantuje dobrego życia, nie gwarantuje szczęścia w życiu. To są tylko studia. Kiedyś to były dla mnie aż studia. W ogóle kiedyś, jak rekrutowałem się właśnie rok później na kolejny wydział, to jednocześnie też miałem taką rozmowę kwalifikacyjną w Akademii Filmu i Telewizji na realizację dźwięku, bo wtedy też zacząłem się interesować tak amatorsko, nawet już wcześniej zacząłem się amatorsko tak produkcją muzyki interesować i w domu sobie to po prostu na laptopie tam robiłem jakieś melodie. I wtedy też miałem taką trudność w wyborze, czy właśnie iść w tą pasję, która dla mnie jest muzyką, którą dla mnie jest muzyka, czy iść w kierunku... Pasja, która dla mnie jest muzyką, to i tak jest całkiem niezłe stwierdzenie. Dobrze mi wyszło. Czy iść w jakiś taki w kierunku technicznym. Oczywiście rodzice mówili, kierunek techniczny, to jest gwarancja. I ja nie mówię, że to jest zero-jedynkowe, prawda? Nie mówię, że oni nie mieli racji, ja miałem rację. Na pewno chcieli bezpieczną drogę dla siebie. Znaczy chcieli na pewno dobrze dla mnie. I ja wcale teraz nie uważam, że to była zła droga. Może nawet uważam, że to była dobra droga. W każdym razie takie zawirowania wtedy też miałem i w koniec końców zrezygnowałem z tej realizacji dźwięku. No i ten cały okres, to był dla mnie okres właśnie objawów somatycznych silnych. To było takie, łapało mnie szczególnie przed snem, coś takiego typu nieregularne jakieś bicie serca, jakieś dodatkowe skurcze serca, czy takie uczucie, że serce nie bije. Myślisz, że to jest rzeczywiście, się dzieje z twoim sercem, czy raczej czujesz to, jakby się działo? Wtedy jak to czujesz, to naprawdę czujesz, że coś się dzieje z sercem. To nie jest, powiedzmy, tak tylko w głowie. Okay. Teraz wiem to, teraz jestem tego pewien, że to były objawy nerwowe. Natomiast wtedy, no ja naprawdę myślałem, że za chwilę będę miał zawał, za chwilę umrę. I to codziennie, czy? Może codziennie nie, ale często. Miałem takie nasilone objawy, ale poza tym całe dnie byłem zmęczony. Całe dnie nie miałem nic siły robić. Czułem jakieś też takie stałe bóle brzucha. Prawda, więc to były takie też typowe objawy dla tego wolno płynącego lęku. I trudnością było dla mnie gdzieś wyjście z domu, pojechanie autobusem, metrem. W takim metrze, jak jechałem, to ja czułem, że zaraz się uduszę. Ten oddech był taki nieregularny. Miałem kłucia serca, ból brzucha się nasilał. Chciałem uciec z tego metra, a,
a to, że między stacjami nie da się uciec, to jeszcze jakby potęgowało, prawda, to uczucie. Także, no i miałem też, zmagałem się z takimi atakami paniki też, gdzie te objawy były nasilone przez kilkanaście minut. To znaczy, jak wygląda taki atak paniki? Wygląda tak, przynajmniej u mnie tak wyglądał, że miałem takie uczucie, że po prostu głowę mi zaraz rozsadzi, że zemdleję. Takie pulsowanie w głowie? Pulsowanie w głowie. Od razu ciśnienie i puls rosły. Czułem się trochę tak, jak to się nazywa derealizacją, depersonalizacją to się nazywa. Zapisałem sobie właśnie w pytankach, chciałem wiedzieć, co to znaczy. To znaczy, że czujesz się trochę jak w grze, jak w filmie. Czujesz się, że twoje ciało to nie jest twoje ciało. Czujesz się, że inne rzeczy są takie wirtualne. Tak jakbyś obserwował trochę tę sytuację gdzieś z boku, z poziomu trzeciej osoby. I tak a propos, jest na to taka hipoteza, bo jakby badania trwają, ale o mózgu to my dalej mało wiemy, bardzo mało, ale hipoteza jest taka, że mózg jakby tworzy takie uczucie wirtualności po to, żeby nas chronić przed skutkami silnego stresu. Okay. Czyli coś, co jest dla nas stresujące, on trochę tak sprawia, że... Że wydaje się, że to nie jest prawdziwe. Dokładnie. Zresztą ten objaw jest takim objawem bardzo nieprzyjemnym dla wielu osób. Bardzo dużo osób się właśnie zmaga z taką derealizacją, depersonalizacją. No w każdym razie, jak tam ten atak paniki dalej pod leci, prawda, ciało już drży, prawda, też z tego stresu. I to trwa kilkanaście minut, powiedzmy, bo niektórzy mają 10 minut, niektórzy mają godzinę. Czyli godzinę w takim stanie, to później chyba człowiek umiera ze zmęczenia, co? Tak, potem jest wyczerpany. I to trwa tak długo, aż po prostu te wszystkie hormony stresowe, które twoje ciało wytwarza wtedy, one się wysycą po prostu z organizmu. No i wtedy już, jeśli hormony ci się skończą, to ten stres i lęk też na chwilę się skończy, prawda? Na dłuższą chwilę. A wynika to wszystko z takiej reakcji, którą mamy już od wieków, jako ludzie, no i też zwierzęta mają, czyli walcz lub uciekaj. To jest właśnie ta reakcja. Fight or flight. Tak. W ataku paniki bardzo dużo osób boi się, że coś im się faktycznie stanie. Natomiast prawda jest taka, że jest to naturalna reakcja naszego organizmu na zagrożenie. Czyli to znaczy, że te osoby odbierają jakieś zdarzenia jako zagrożenie po prostu? Tak. Na przykład czyli to jest objawy w ciele na przykład odbierają jako zagrożenie. Czyli to jest kwestia percepcji. Tak. Albo jakiś inny irracjonalny lęk, prawda? Właśnie z atakami paniki jest tak, że w dużej większości nawet nie jesteś w stanie wychwycić przyczyny takiego ataku. Dla osoby, która przeżywa atak paniki, on po prostu się zaczyna. I to jeszcze bardziej sprawia, że masz wątpliwości do tego, czy jest to kwestia jakby o podłożu psychicznym, czy faktycznie ci coś się dzieje. I ci ludzie chodzą też do lekarza, też mówiłeś, że chodziłeś chyba do lekarza. A jeśli tak. Nie ty, to czytałem u ciebie na Instagramie. Tak, chodziłem do lekarza, inne osoby też chodzą do lekarza, robią masę badań. Ja też robiłem masę badań, jeździłem i karetką nawet do szpitali i zawsze otrzymywałem odpowiedź, jest pan zdrowy, ma pan idealne wyniki. Karetką, to znaczy miałeś jakieś kłucie w sercu, czy z czego to? Tak, to było tak, że pewnego wieczora właśnie, kiedy dokuczało mi to serce, pojechaliśmy z moim tatą do przychodni najbliższej na dyżur. Tam zrobiono EKG, coś tam delikatnego zobaczono na tym EKG, ale tak w sumie lekarz chyba nie wiedział. No stwierdził, że może coś stresowego, może nie. I powiedział, żeby do szpitala pojechać, diagnostykę zrobić. No i to było tak, że my byliśmy w drodze do szpitala samochodem.
I ja zacząłem mieć bardzo szybkie bicie serca wtedy. Ból w sercu miałem. Zacząłem krzyczeć w tym samochodzie, zacząłem wrzeszczeć, że coś mi się dzieje, tato, umieram. Prawda? Mój tata też spanikował i zadzwonił od razu po karetkę wtedy. Stanęliśmy samochodem, karetka po mnie przyjechała, wszedłem do tej karetki, podłączyli pode mnie jakąś tam aparaturę mierzącą właśnie ciśnienie, puls. I słuchaj, jak byłem już jakby w rękach ratowników, ja zacząłem się uspokajać. To ciśnienie zaczęło spadać, puls zaczynał spadać. Czułem, że jestem... Jak patrzę tam, to myślę, to nie jest tak, że cię nie słucham, bo niektórzy... Jasne. Czułem, że jestem bezpieczny, że w razie jak coś mi się zadzieje, to obok jest lekarz. Wcześniej w samochodzie nie miałem takiego poczucia, że jak tu i teraz coś mi się zadzieje, to ktoś mnie uratuje. Czyli to wtedy, jest, tak to, wtedy tak myślałem. Czyli to jest jakby, tak sobie teoretyzuję, że to jest trochę też poczucie braku bezpieczeństwa. Też. To też jest wyzwalacz lęku. Na przykład, tak jak wspominałem o metrze czy autobusie. Dużo osób, w tym ja też się bałem, miałem taki lęk przed tym, że drzwi są zamknięte, w razie czego nie ucieknę, prawda? Więc to też jest w jakiś sposób takim wyzwalaczem lęku, że jesteś w jakiejś zamkniętej przestrzeni. Ludzie też wind się boją, prawda? Tak. No i to jakby jest spowodowane podobnym mechanizmem. Właśnie słuchałem kiedyś o tym, jak, nie wiem, czy kojarzysz Jordana Petersona. Jest taki psycholog, który bardzo dużo się udziela właśnie internetowo, nagrywa podcasty i właśnie w jednym podcaście opowiadał, w jaki sposób leczył ludzi ze strachem przed igłami. I mówił, że niektórzy ludzie boją się tak bardzo igły, że jak powiedział im, że następnym razem jak ta osoba przyjdzie do gabinetu, to on będzie miał igłę na stole pod położoną pod kartką. I ta osoba już miała ogromną reakcję stresową, żeby w ogóle wejść do tego pokoju, kiedy on ma igłę pod kartką. I mówił, że na każdej wizycie powoli, wiesz, odsłaniał tą igłę, później pozwalał mu na nią popatrzeć i zakrywał ją z powrotem kartką. I mówi, że w ten sposób, tak jakby ekspozycją coraz większą, ten strach rzeczywiście przechodzi. Tak, to jest jedna z metod radzenia sobie z lękiem w ogóle, którą można samemu robić, w którą też psychoterapeuta może zalecić i pomagać, wspierać w tym. I ty mówiłeś, że byłeś na psychoterapii, czy u ciebie to podobnie wyglądało? Wiesz co, poniekąd tak, ale to nie były jakby takie konkretne ćwiczenia zalecone przez psychoterapeutę, że nie wiem, teraz pojedź samochodem na przykład 1 kilometr, potem 2 kilometry, potem 3 kilometry, bo to jest właśnie jakby metoda tej ekspozycji na lęk. U mnie to jakoś tak naturalnie się działo, czyli jak ja na psychoterapii poruszałem różne moje trudne jakieś tematy, trudne emocje, prawda, gdzieś tam zacząłem to bardziej rozumieć i odkopywać jakieś trudne wydarzenia z przeszłości, które mogą mieć wpływ na teraz, analizować to też, czego tak naprawdę się boję, bo powiedzmy, no, bałem się śmierci, no ale to jakby też jest bardzo ogólnikowe, prawda, bać się śmierci, no bo możesz się bać tego, co będzie po śmierci, możesz się bać cierpienia towarzyszącego śmierci, możesz się bać tego, że osoby bliskie, które zostaną po twojej śmierci, sobie nie poradzą. To jest kolejny jakby lęk, który może oznaczać właśnie to. Także jakby psychoterapia też sprawia, że bardziej rozumiesz te lęki. Wiesz, czego tak naprawdę się boisz, prawda? Jakby docierasz do tego. I to też jest pewnego rodzaju ekspozycja na te myśli, co? Tak. Które wywołują u ciebie lęk. Tak, no bo w ogóle rozmawiając o tym, zastanawiając się nad tym, analizując to, przekraczasz kolejne bariery, prawda? I jakby też rozmawiając o tym, gdzieś podświadomie, naturalnie zaczynasz to akceptować. I u mnie co prawda nie było takiego konkretnego jakiegoś ćwiczenia zaleconego, ale myślę, że te rozmowy, które miałem z psychoterapeutą, sprawiły, że podejmowałem kolejne wyzwania w życiu, kolejne kroki, z których byłem dumny. Tak samo istnieje, po prostu nagle stwierdzałeś, że tak. Jesteś na coś gotowy. Tak, dokładnie.
A co do właśnie metody tej ekspozycji na lęki, metody takich małych kroczków, ona jest moim zdaniem bardzo dobra i bardzo skuteczna, jeśli boimy się jakiejś konkretnej rzeczy. Wiemy czego, bo z zaburzeniami lękowymi jest bardzo różnie. Tak jak mówiłem, to jest worek. To może być jakaś fobia. Fobia przed otwartą przestrzenią, fobia przed zamkniętą przestrzenią. To może być zaburzenie uogólnione, lękowe. To jest dla mnie niesamowite, że takie rzeczy w ogóle się dzieją, że ludzie mają problem z otwartą przestrzenią, nie? Albo z windą, albo z igłami, tak. Albo z pająkami. Albo tłum w sklepie, no. Na przykład. Ktoś widzi tłum w sklepie i już na przykład czuje, że mu jest niedobrze. Ma mdłości. Mhm. Czuje, że straci przytomność za chwilę i musi wyjść z tego sklepu. Mam też takie osoby właśnie na grupie wsparcia swojej na spotkaniach tej grupy wsparcia. Mhm. Jeszcze nie do końca kumam, skąd to się bierze, bo powiedziałeś, że to się u ciebie zaczęło w tym okresie po liceum, po rozstaniu się z dziewczyną, ale jakby nie do końca rozumiem, dlaczego jedni ludzie mają to, dlaczego inni, czy to jest kwestia jakiejś chemii, jakiejś hormonalnej w mózgu, czy na czym to polega? Ja myślę, że dla mnie akurat osobiście ten trudny czas jakby tych wydarzeń był takim wyzwalaczem trochę tego stanu. Czyli że to było gdzieś mojego. W środku? Myślę, że tak. Mhm. Znaczy teraz już w sumie jestem pewien, że tak. Mhm. Natomiast nauka nie daje nam odpowiedzi na to pytanie, tylko daje nam hipotezy, bo tak jak już wspominaliśmy, nie znamy mózgu dobrze. Mhm. I teraz mówi się o tym, że zaburzenia lękowe są mieszanką przyczyn dziedzicznych, genetycznych, czyli ktoś może mieć, powiedzmy, w genach to zapisane, że jest bardziej podatny, prawda, na zaburzenia psychiczne. Jak z depresją chyba też, nie? Tak, tak. Są przyczyny środowiskowe, czyli możemy nabyć jakieś zachowania od kogoś innego, od bliskiej osoby, od rodzica. To mogą być zachowania w stosunku do nas, ale to mogą być też jakieś zachowania zaobserwowane. Nie wiem, między rodzicami na przykład. Mhm. Dziecko może widzieć, jak rodzice sobie radzą z jakimiś sytuacjami trudniejszymi na przykład. Także jak ktoś na przykład z rodziców jest taki bardzo lękowy, to prawdopodobnie dziecko też to przejmie potem, prawda? Mhm. Tylko że to nie zawsze chyba widać, tak? Mówię, z tego co mówisz, to ludzie niekoniecznie pokazują, chyba że to dziecko jest w stanie wyczytać z mowy ciała, ale niekoniecznie mówią o tym, że mają jakieś problemy lękowe. Tak, bo to właśnie wynika z obserwacji. Z obserwacji, no. Tak. Kolejna rzecz jest taka, że możemy mieć jakieś trudne wydarzenie, z którym jakoś nie poradziliśmy sobie w przeszłości. Mhm. Taka trauma to może być, znaczy my w ogóle mówiąc słowo trauma, prawda, mamy w głowie jakieś takie najgorsze scenariusze, prawda? Nie wiem, śmierć kogoś. Wypadek samochodowy, wypadek wojna. Samochodowy i tak dalej. A te traumy mogą być bardzo różne. Mhm. To też jest względne, tak jak radzenie sobie z lękiem. Dla kogoś to chyba może być też Wigilia. Może, oczywiście. W jedną z historii nerwicowych u nas jest na przykład historia takiej dziewczyny, która w wieku 5 lub 6 lat, nie pamiętam, zbiła, nie wiem, idąc chyba koło lodówki, zrzuciła magnes, który się potłukł, popłakała się, poszła do łazienki, nie mogła sobie z tym poradzić. Nikt nie wsparł jej w tym momencie. Nikt nie wytłumaczył, na przykład, no takie rzeczy się zdarzają, to trudno, nic się nie stało, to nie jest twoja wina. Mhm. Zdarzają się takie rzeczy. Dziewczyna ma teraz 20 kilka lat i cały czas w głowie ma ten magnes. Na przykład. To też może być trauma. To może się wydawać dziwne, prawda? Że w sensie, że chodzi to za nią do tej pory? Tak. I to spowodowało na przykład to, że ona teraz myśli o sobie jako osobie, której wypadają rzeczy z rąk, która jest nieudacznikiem. Znam osoby, prawda? Które mówią, że wypadają rzeczy z rąk. I to prawda? Nie jest prawda, ci ludzie sobie to wymawiają. Tak, tak, oczywiście, że tak. Przecież każdemu może coś wypaść z ręki. To jest całkowicie normalne. Moja była dziewczyna miała z tym problem i mówiłem jej, nie wypadają ci rzeczy z ręki. Normalnie potrafisz trzymać rzeczy, już jej nie wypadają. Ale to, widzisz, to przyczyną może być nawet taka rzecz. Mhm.
że kiedyś coś było dla ciebie bardzo trudne. I tego też może być jakaś przyczyna jeszcze wcześniej, no bo dla jednego dziecka zbicie magnesu może być trudniejsze, dla innego może być Mi się wydaje, że łatwe, to, tak? Że to w ogóle o ten magnes nie chodzi. Mi się wydaje, że to jest trochę jak z kłótniami, które się zaczyna na jakąś kompletną pierdółkę, a tak naprawdę rzeczywiste powody są dużo głębiej. Tak. Bo nie sądzę, żeby do kogoś ten magnes rzeczywiście był taki, chyba że to był jakiś super ważny magnes w rodzinie i to była wielka tragedia rzeczywiście. Mm-hmm. Ale nie wiem, ten magnes wydaje mi się taki nie aż tak istotny, żeby to do tego chodziło do 20-kilkuletniego człowieka. Nie wiem, nie mówi się tak, ale wiesz, o co mi chodzi. Co ty o tym myślisz? No, znaczy ja myślę, że na pewno za tym coś jest jeszcze głębiej, prawda? Jakieś przyczyny są tego, że ta osoba wciąż żyje z tym magnesem w głowie, prawda? I wciąż to za nią chodzi i jej przeszkadza żyć tu i teraz. Jakieś muszą być takie głębsze oczywiście powody, tylko że do tego oczywiście docieramy nie samemu, tylko docieramy jakby z pomocą specjalistów, z pomocą psychoterapeuty. Okej. Masz jeszcze jakieś takie historie do przytoczenia z tych, bo ty widziałem, że sporo tego udostępniasz, tych historii nerwicowych. Jestem ciekawy jeszcze, co się dzieje. Trochę ich czytałem, ale pewnie ty masz dużo lepsze z głowy. Wiesz co, tak z pamięci to nie mam. Jestem przygotowany w razie czego, żeby zacytować spoko, chwilę. Możesz zacytować, jasne. Mogę zacytować kawałeczek, bo tutaj przygotowałem się. Pewnie. Śmiało. U mnie zaczęło się, gdy miałem około 14 lat. Pewnego dnia stałam na chodniku z kolegą i nagle zaczęłam się mocno trząść. Zrobiło mi się gorąco i duszno. Poczułam silny ucisk w klatce. Nie mogłam normalnie oddychać. Bałam się, że się uduszę. Zemdleję albo że stanie mi się coś gorszego. Czułam się jak we śnie. Jakby wszystko to, co mnie otacza, nie działo się naprawdę. Byłam przerażona. Nie mogłam się opanować ani uspokoić oddechu. Biegłam do domu. Tak zapamiętałam mój pierwszy atak paniki. Bałam się kolejnych, a one przychodziły coraz częściej i były jeszcze mocniejsze. Nie wiedziałam, co ze mną jest nie tak i co to za choroba psychiczna. Czułam, jakbym traciła rozum. Gdy miałam napad, patrzyłam na swoje ręce, tak jakby nie były moje. Czułam wobec siebie dziwną obcość. Tak jakbym zapominała, kim jestem, po co żyję i co ja tu robię. Nie mogłam się skupić na niczym i jedyne, czego chciałam, to uciekać z miejsca, w którym dostawałam ataku. I tu jest kilka rzeczy, które warto zaznaczyć. Jest derealizacja i depersonalizacja, prawda? Bo wydaje mi się, że nie jestem sobą. Wydaje mi się, że jakby ręce były obce, prawda? Nie wiem, co tu robię, nie wiem, kim jestem. Tak. Inna sprawa jest taka ważna do skomentowania, ataki paniki przychodzą częściej, są mocniejsze, im bardziej się ich boimy. Prawda? Że to jest takie samoistnie napędzające się koło. Właśnie, błędne koło, i to jest słowo klucz, to jest bardzo ważna rzecz właśnie w zaburzeniach lękowych, jakby bardzo często. Wpadasz w takie koło, że masz lęk tak jakby przed lękiem, prawda? I każdy atak paniki, bo to są nieprzyjemne rzeczy. Każdy atak paniki sprawia, że ty tego lęku masz jeszcze więcej. A jeśli masz więcej lęku w sobie, to te ataki paniki będą się zdarzać częściej. Na to jest chyba najlepsza kognitywno-behawioralna terapia, z tego co się orientuję. Z tego co wiem, bo ja tu nie jestem ze strony jakby takiej naukowej, tylko bardziej praktycznej. Pewnie. To tak przy okazji mogę wtrącić właśnie, że ja nie jestem specjalistą, nie jestem psychologiem, nie jestem psychoterapeutą, jestem osobą jakby jedną z tych, które zaburzenia lękowe miały. Myślę, że po części trochę mają jeszcze dalej, ale już żyję sobie szczęśliwie i bez ataków paniki. Natomiast poznawczo-behawioralna faktycznie, przynajmniej z tego co czytałem, cieszy się jakby takim uznaniem, jest najbardziej przebadana, więc w tych badaniach faktycznie ma dowiedzione, że ma pozytywne skutki dla osób, które właśnie mają depresję, zaburzenia lękowe. Natomiast jakby moim zdaniem, jeżeli ktoś chce sobie pomóc w tym,
to ja bym radził nie patrzeć na nurt, bo tych nurtów jest, nie wiem, 6, 7, różnych jest nurtów i to jest tylko jeden element zdrowienia, jeden element w ogóle psychoterapii, moim zdaniem. Kluczowe znaczenie ma to, czy my będziemy szczerzy na tej psychoterapii. Tego nawet nigdy nie biorę pod uwagę, ale to rzeczywiście musi być problem. Jak ja chodzę na psychoterapię, to mi nawet przez myśl nie przyjdzie, żeby nie być szczery, bo jaki to ma sens? To jakbyś poszedł do lekarza i kłamał o swoich... Tak, ale są takie osoby, które boją się powiedzieć prawdy. To wydaje się trochę abstrakcyjne, ale te lęki są tak silne, że boją się powiedzieć nawet psychoterapeucie, bo powiedzmy boją się, że zostaną ocenione przez niego. Są takie przypadki i czasami trzeba czasu, czasami trzeba zasobów, może czasami trzeba zrozumienia tego, że warto powiedzieć prawdę psychoterapeucie, żeby zacząć iść w dobrym kierunku. I ja nie powiem, ja jak zacząłem chodzić na psychoterapię i dla mnie to była też nowość na początku. Ja w ogóle, ja jak chodziłem na psychoterapię, to ja rozmawiałem i dyskutowałem z psychoterapeutą, i tak mówiłem, ej, ale czy ta psychoterapia faktycznie działa? Przecież to tylko jest rozmowa. Ja kiedyś tak myślałem. Teoretycznie miałeś rację. To jest tylko rozmowa, ale działa. Ale działa. I co ja chciałem powiedzieć? Mówiłeś o byciu otwartym na psychoterapię. Na psychoterapię. Właśnie. Ja na początku nie mówiłem wszystkiego. Oczywiście nie kłamałem, ale... do pewnych rzeczy, no, musiało trochę czasu ale minąć. Ale to też normalne, no bo to trzeba sobie wypracować jakąś relację, wiesz, nie, niekoniecznie, tak, tak. Niekoniecznie trzeba iść na terapię i na pierwszej terapii powiedzieć się. Tak, oczywiście, to jest, jakby to jest naturalne i to jest normalne, że tę relację trzeba zbudować sobie z terapeutą. I przede wszystkim terapeutę trzeba znaleźć dobrego, taki, który jest dostosowany do twoich potrzeb i trochę do twojego charakteru, taki, że który cię zrozumie. Ja chodziłem do terapeuty we Wrocławiu i miałem super farta, bo trafiłem od razu gościa, który super mnie kumał, więc super nam się rozmawiało od pierwszej terapii. Natomiast tutaj w Warszawie byłem chyba u 5 albo 6, i to była jakaś rzeźnia i oni mnie zawsze pytali, czy ja przyjdę na drugą rozmowę. A ja mówię, no przyjdę, no przecież terapia nie polega na jednej rozmowie, ale później nie przychodziłem, bo później sobie myślałem, kurde, przecież ja z tym gościem się nigdy nie dogadam. To jakby mija się jakkolwiek z celem. I teraz jak słucham sobie ludzi w podcastach, to niektórzy ludzie potrafią szukać po 12 terapeutów. I dopiero na przykład 13 jest dobry. Także to jest, mi się wydaje, też ważna rzecz, którą trzeba ludziom powiedzieć, to, że jak idziesz do terapeuty i on ci się nie podoba, to po prostu idź do innego. Tak, oczywiście masz prawo zawsze zmienić tego terapeuta, jak coś jest nie okej. Ja może nie jestem takim zwolennikiem, żeby po jednym spotkaniu zmieniać, chociaż oczywiście różne są jakby sytuacje, prawda? Może ty od razu czułeś, że coś jest nie tak. Byłeś jakby też na tyle, nie wiem, doświadczony, dojrzały, tak jakby znałeś swoje potrzeby, prawda? Że mogłeś ocenić to po jednym spotkaniu. Ja to bardziej oceniałem pod względem tego, jak oni podchodzą do problemu. Czy widać było po nich, że oni jakby łapią problem za róg i chcą coś z tym zrobić, czy raczej są tacy, czyli może zróbmy to, a może zróbmy tamto. Czyli zaangażowanie i wiedza. Czułeś, i pewność jakby ktoś, siebie. Czy siebie. Coś takiego ma ten psychoterapeuta, czy nie. Ale osoba, która ma silne ataki paniki, ma cały czas lęk, boi się w ogóle nawet iść do psychoterapeuty, ona jest bardzo zagubiona w tym. Ona nie wie nawet, czego się spodziewać u takiego psychoterapeuty. Nie wie, jak ocenić takiego psychoterapeuta. Prawda? Jak jesteś w rozsypce, to to jest trudne. Też trochę nieracjonalnie myślisz pewnie. Tak. No, więc tak, ciężko jest podejmować racjonalne decyzje w takich stanach. Dlatego ja na przykład na swoim profilu zachęcam, bo często takie pytania się pojawiają, jakiego polecasz psychoterapeutę? Albo niektórzy pytają, gdzie iść, do psychologa, psychoterapeuty czy do psychiatry? Takie pytania się u mnie na profilu pojawiają. Ja oczywiście nie czuję się specjalistą, nie jestem kompetentny jakby tak oficjalnie w tym, ale moim zdaniem... Do terapeuty. Zależy tak naprawdę, ale generalnie ja zalecam iść tam, gdzie jest najszybszy i najwcześniejszy termin. Okej. I potem wierzę w to, tak w idealnym świecie jest, że specjalista potem kieruje w odpowiednie miejsce tą osobę. Tak jest w idealnym świecie, moim zdaniem. Tylko tak, że problem z psychologami jest taki, że oni nie muszą mieć żadnego papieru w tych czasach. W tych czasach ja sobie mogę pójść, założyć gabinet i być psychologiem. Więc
to, co, dlaczego powiedziałem terapeuta, terapeuta musi przejść dodatkowe czteroletnie, z tego co pamiętam, jakieś tam studia, którego przygotowują do prowadzenia terapii. Czyli to jest coś innego niż psycholog, to jest terapeuta. Myślę, że lepszym pomysłem jest pójść do terapeuty, który rzeczywiście jest przygotowany albo pod kognitywno-behawioralną, albo pod psychodynamiczną, czy cokolwiek, i wtedy wydaje mi się, że z taką osobą lepiej działać, i ewentualnie w jakieś psychiatryczne leki. Psychiatryczne leki, tak się chyba nie mówi. Tak, ja jakby też się z tobą zgadzam. Trochę się zgadzam, a trochę nie, bo oczywiście, jakby z tym się zgadzam, że psycholog nie jest uprawniony do prowadzenia terapii, nie zajmuje się jako tako leczeniem zaburzeń psychicznych, tym się zajmuje psychoterapeuta. Psycholog jest raczej od takiego wsparcia chwilowego, wsparcia kryzysowego, można tam jakieś testy psychologiczne zrobić, raczej tym się zajmuje, a psychoterapeuta zajmuje się takim długotrwałym leczeniem zaburzeń psychicznych. Okay. Mamy też jeszcze psychiatrę, czyli lekarza, który może wypisać leki i który też stawia diagnozę psychiatryczną. I teraz tak, czemu ja tak mówię, że do kogokolwiek na profilu, bo ja też nie wiem, czy ta osoba faktycznie ma zaburzenia lękowe. Ja na profilu i na Instagramie nikt nie jest w stanie jakby sprawdzić i zweryfikować, z czym się zmaga ta osoba. I diagnozę taką psychiatryczną stawia tylko psychiatra, prawda? Czyli idąc do psychoterapeuty, no teoretycznie powinniśmy wiedzieć już jakby, jaką mamy diagnozę, z czym idziemy, prawda? Więc to jest jedna rzecz. Ale też nie wszyscy dają diagnozę. Nie żyjemy w idealnym świecie. A druga rzecz jest taka, że dużo osób nie jest w stanie sobie pozwolić na psychoterapię prywatną. I na przykład mając do wyboru psychoterapeutę za rok, bo to nawet jest dobry termin, a psychologa może mieć za 2 tygodnie, powiedzmy, to ja wtedy mówię, zapisz się tu i tu. Prawda? U psychologa będziesz miała szybką pomoc, szybkie wsparcie, bo tu liczy się czas, to tak jak z zębem. Też lepiej wcześniej pójść do dentysty, niż później rwać zęba. I stracić. Im wcześniej pójdziesz, tym lepsze są te rokowania po prostu na wyzdrowienie. Dla osób, które mają problem z pozwoleniem sobie na psychologa, może też warto jest spróbować gdzieś online poszukać. Myślę, że tam można nawet kogoś taniej znaleźć, bo wynajmować własne biuro i robić usługi w nim kosztuje więcej niż jakby robić jakieś kole od siebie z domu. Myślę, że to by było spoko rozwiązanie. W ogóle nie rozważałem tego wcześniej, ale to ty wiesz właśnie dzięki temu, że ludzie do ciebie piszą, jakby znasz rzeczywiste problemy. Tak. Ostatnio się otworzyli się psychologowie, prawda, na taką pomoc zdalną. Ja w ogóle, jak jeszcze uczęszczałem na psychoterapię, a zakończyłem ją 2 miesiące temu dopiero. Ile lat chodziłeś? Chodziłem teraz 2,5 roku, a wcześniej około 2 lat, czyli razem 4,5 roku chodziłem. I jak, na czym polegała decyzja, żeby skończyć? Teraz ta decyzja była taka, że swoje cele osiągnąłem i tak jakby nie mam już lęków przed samym końcem psychoterapii, bo przed końcem psychoterapii warto sobie tak jakby popracować z psychoterapeutą nad tym, jakby czego się boisz, prawda? Jeżeli zakończysz tę psychoterapię, prawda? Ja sobie przepracowałem też te takie lęki i stworzyłem sobie takie plany awaryjne w razie czego, jakby coś tam się zadziało, jakbym potrzebował tego psychoterapeuty, to na przykład ja wiem, że w ciągu bodajże 2 lat ja mogę po prostu zadzwonić do poradni i się zapisać. W takim jakby trybie szybszym, prawda? Nie muszę czekać tych kilku miesięcy czy roku na pierwszą wizytę. Tyle się czeka teraz? Tak, w zależności od poradni. Czasami nawet nie będzie wolnych miejsc. Okej, nawet nie wiedziałem. Teraz są takie czasy oczekiwania, nawet 2 lata czasami. To jest poważny termin. Tak. I to też niektórych zniechęca, że za rok jest psychoterapia, prawda? Tylko, że... Ten czas i tak minie.
ten czas i tak minie i szybciej niż by się wydawało, tak naprawdę. Ja jak się zapisywałem na drugą psychoterapię, musiałem czekać bodajże 5 miesięcy albo 6. Strasznie szybko to minęło. Naprawdę bardzo szybko minęło. Dlatego zachęcam mocno, żeby się zapisywać. Jak komuś bardzo zależy na czasie, to zawsze może zadzwonić i dopytać. Może coś się zwolniło. Takie rzeczy się zdarzają, że ludzie rezygnują. Albo można szukać w innych miejscach. Pewnie. Albo można pójść do psychologa, a nie psychoterapeuty. Jakby w trakcie oczekiwania, żeby ktoś chociaż trochę wspomógł, prawda, nas. Powiedziałeś, że byłeś 2 lata i później 2,5 na terapii, czyli jak wygląda ten przebieg, co się działo na początku i czemu wróciłeś na kolejną? Na samym początku to było, jak miałem właśnie 17-18 lat, 18 lat jak miałem i te 2 lata właśnie miałem psychoterapii. Zmagałem się z tymi atakami paniki, z lękiem przed jazdą autobusem, metrem, tam mnie łapały takie ataki. To chodziło o zamknięte miejsca? Czy o ludzi? Wiesz co? Nie wiem. Szczerze mówiąc. Tak jakby właśnie to też na tym polega, że tak do końca nie znasz tej przyczyny. Ja wiem tylko tyle, że jakby w autobusie i w metrze mnie to łapało, ale tak jakby co było taką przyczyną, nie mam pojęcia do dzisiaj. Okej, to ciekawe. Pracowałem nad tym z psychoterapeutami, 3, bo się zmieniali. Dużo poruszaliśmy tematów takich przeszłości mojej, mojego dzieciństwa, co czułem, prawda? I myślisz, że jakby czujesz, że to pomogło ci w jakikolwiek sposób, bo ja to mam takie obiekcje co do tego. Ciebie tak, pomogło. Ja w ogóle, wiesz co, ja otworzyłem się na ludzi, dzięki w ogóle tej nawet samej rozmowie z psychoterapeutą. To na pewno, ale pytam o konkretnie gadanie o dzieciństwie. Czy to pomaga? Tak, pomaga, bo wiesz co, okazało się, że miałem bardzo dużo takich sytuacji, gdzie jakby żywiłem cały czas emocje jakieś. Gdzieś one były w środku, ale nawet nie wiedziałem, co to jest. Nie potrafiłem ich nazwać. Także to tak jakbyś coś miał w środku w sobie. Taki, wiesz, ucisk, taki jakiś stres, silne emocje, ale nie potrafiłbyś tego z siebie jakby wydobyć. A pamiętałeś te rzeczy, czy to przychodziło z czasem, że sobie przypomniałeś niektóre rzeczy? Przychodziło z czasem. Nawet niektórych nadal nie pamiętam. Pamiętam na przykład, że wiesz, źle się czułem na przykład, ale nie wiem jakby, nie znam detali, o tak, nie pamiętam już detali. Okej. Czyli powiedziałbyś mi, bo ja tu mam trochę obiekcje do tego, co do tego gadania o dzieciństwie, być może dlatego, bo do tej pory zajmowałem się innymi rzeczami. Podobno to też nie wszystkim po prostu nie pomaga. Więc jestem ciekawy, jak to u ciebie wyglądało. Czy jesteś w stanie jakąś sytuację przytoczyć, że czułeś jakieś emocje, których nie potrafiłeś nazwać i jak to później pomogło ci lepiej funkcjonować? Jak nie chcesz, to nie odpowiadaj. To pytam z ciekawości. Wiesz co, no tak szukam bardziej w pamięci, bo tych tematów już trochę je pozapominałem z tej pierwszej terapii. Dlatego też tak patrzę do góry, bo szukam w pamięci. To tak gdzieś widziałem, oglądałem lub czytałem, że w którąś stronę do góry to z pamięci, a w drugą stronę coś tam innego. Tak, ostatnio mi goście powiedział, że jak tak się mówi, to coś kłamie, więc różne są teorie. No kłamie się z jednej strony pamięć, a z drugiej strony kłamstwo. Nie wiem, czy w to wierzyć, ale ja automatycznie gdzieś tam patrzę do góry, jak ja sięgam też pamięci. Wiesz co, na przykład miałem taką sytuację w szkole podstawowej. No, jesteśmy w podobnym wieku, więc tak zakładam, nie wiem ile masz lat. 28. No to w podobnym wieku jesteśmy. Ja mam 31. Te dzieciństwo, przynajmniej moje, nie było jakieś takie za 29, dopiero miałem urodziny. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. I szkoła podstawowa nie była moim ulubionym miejscem, tak powiem. Zdarzało się, że byłem, wiadomo, jakiś szykanowany, czy nawet bity na przerwie przez kolegów z klasy. I to były u mnie tak silne jakby emocje wtedy, że jak dostawałem kolejne, wiesz, uderzenia czy kopniaki, to mimo, że mnie bolało cholernie, to jakby
stałem sparaliżowany i nie reagowałem w ogóle. Mroziło cię. I to było właśnie, to były takie emocje, nie wiedziałem, co zrobić, prawda? I takie tematy poruszałem właśnie na psychoterapii, czyli co wtedy czułem, prawda? W ogóle starałem się zrozumieć, dlaczego tak się zachowywałem. Mhm. Nie? Czyli na przykład, że tych emocji było dla mnie wtedy za dużo. Nie miałem jakiegoś wsparcia w tym. Bałem się też powiedzieć rodzicom o tym. Nie wiem dlaczego tak naprawdę. Koniec końców, po jakimś dłuższym czasie w końcu powiedziałem rodzicom i rodzice mi pomogli w tym. Mhm. Podzwonili po rodzicach kolegów jakoś ten temat się zakończył. Natomiast właśnie nie wiedziałem jakby, dlaczego ja nie potrafiłem powiedzieć, ej, to mnie boli na przykład, albo nie potrafiłem oddać, prawda? No, okazało się, że dla mnie tych emocji było za dużo już. Niekoniecznie po prostu by to w jakikolwiek sposób pomogło. To też, prawda. Ja myślę, że byłem... Pamiętam, że byłem w takiej grupie chłopaków w podstawówce, którzy bili takiego jednego chłopaka, ale nie jestem pewien, czy ja go... Wydaje mi się, że go nigdy nie biłem, bo mi zawsze było go szkoda. Więc wydaje mi się, że byłem obok nich, ale to było w podstawówce, więc mogę nie pamiętać. Ale gdybyś im cokolwiek powiedział, to by to nic nie dało, bo pogorszyło sytuację, pewnie dlatego tego nie zrobiłeś. Możliwe. Może to było wynikiem jakiejś obserwacji. Natomiast to, co chcę powiedzieć też, to jakby takie sytuacje, które się nam zdarzają, one bardzo mocno też wpływają na przyszłe życie, na twoją samoocenę, na poczucie własnej wartości twoje, bo czujesz się na przykład gorszy przez to, że ciebie biją, a kogoś innego nie, na przykład, dziwnego, prawda? No. Ja myślę sobie, że każdy taki temat w dzieciństwie, moim zdaniem, jest bardzo kluczowy, bo ja to trochę widzę jak taką kulę śniegową. Dopóki nie zareagujesz, nie pomożesz sobie w rozumieniu jakby tego, w akceptacji tego, w zanalizowaniu tej sytuacji, to ta kula będzie rosnąć i tak jakby... Błędne koło i to będzie wpływać na kolejne twoje czy sytuacje, czy decyzje, czy zdanie o sobie, na kolejne po prostu, na przyszłe życie to wpływa, prawda? No ja się czasami zastanawiam, czemu ja się tak zachowywałem. Ja, mi się wydaje, że dzieci w podstawówce i gimnazjum są po prostu jak zwierzęta. I że to jakby ciężko zastanowić się, czemu ja się wtedy zachowałem. Po prostu byłem zwierzęciem i zachowałem się jak zwierzę. No, poniekąd szkoła to trochę jest takie zoo. No, to jest zoo. A my mamy dużo takich też zachowań instynktownych, prawda? Ludzie chcą być lepsi, chcą być silniejsi, walczą o siebie, czują zagrożenie. Ale wyżywać się na kimś takim można się wyżyć? Można, teoretycznie oczywiście, w cudzysłowie. To chyba to przecież nie sprawia, że jesteś silniejszy. Silniejszy jesteś, jeśli pobijesz kogoś, kto jest ci równy. Siłą. Tak, to prawda. To jest takie wstyd. To jest wstyd. Tak, to prawda. Dobra. A mówisz, że... Powiedz mi, jak to wygląda teraz w twojej głowie. Czyli dwie terapie pomogły ci rzeczywiście z tego wyjść i teraz już żyjesz bez tego? To jest tak po prostu zniknęło, czy dalej ci się zdarza, albo czy widzisz te myśli i już wiesz, żeby ich nie interpretować jako coś strasznego i się nie boisz? No właśnie, to jest taki złożony też temat, bo to też nie jest tak, że to znika nagle. Mhm. To jest proces, dlatego też tyle terapie trwają. Tyle, ile każdy potrzebuje, prawda? Trwają. Niektórzy będą roku potrzebować, jak ktoś ma mniejsze, powiedzmy, objawy, a dłuższe będzie, jak ma silniejsze. I niektórzy chyba nigdy z tego nie wychodzą. Tak, może być tak, że trwale będą mieli. Natomiast tutaj, jak już to wspomniałeś, to ja na przykład jestem takim... moim zdaniem z zaburzeniem lękowym można żyć szczęśliwie i można jakby je doprowadzić zawsze do takiego poziomu, żebyś sobie żył szczęśliwie. Moim zdaniem zawsze jest jakieś wyjście. Czasami dostaję takie pytania, a czy da się zaburzenia lękowe w 100% wyleczyć? No to moim zdaniem jest źle postawione pytanie, bo czy twoim celem jest pozbycie się zaburzeń lękowych w całości, czy twoim celem jest szczęśliwe życie, czy szczęśliwsze życie? O tak bym powiedział, prawda? Bo pierwsze pytanie
zakłada, że będziesz szczęśliwy dopiero jak w 100% wyleczysz zaburzenia lękowe. Prawda? A drugie zakłada, że możesz się nauczyć z nimi żyć, ewentualnie. Tak, i że w ogóle ten proces całego rozwoju twojego, proces akceptacji siebie, proces poznawania też zaburzeń lękowych, ich mechanizmów, to wszystko, jakby ten cały rozwój może ci dawać tą radochę trochę. Nie? Więc też wtedy zwracam uwagę na to, że no, nikt nie da jakby gwarancji takiej, czy zaburzenia lękowe w 100% da się wyleczyć. Ja nawet jak teraz mnie pytasz, ja nie wiem, czy ja wyleczyłem zaburzenia lękowe w 100%. Ale już ci nie dokuczają. Nie dokuczają mi, nie mam ataków paniki. I faktycznie czasem się pojawiają mi takie myśli. Nawet jak dzisiaj autobusem jechałem, to taki irracjonalny lęk. Coś mi takiego strzeliło w głowie, że a co jak tu ze stresu u ciebie na przykład zemdleję, prawda? To co wtedy? Że głupio wyjdzie, że coś tam, że coś może mi się stać. No ale za chwilę mówię, no ale ile razy zemdlałem w życiu? Ani razu. No to dlaczego tutaj mam zemdleć, prawda? Więc ja też trochę sobie wtedy taki dialog prowadzę w głowie. Kiedyś być może to by się skończyło tak, żebym się nakręcił i być może jakimś atakiem paniki by się to skończyło, prawda? Albo nawet takim paraliżem, żebym tu nie przyjechał. Tak, właśnie pisałeś gdzieś na swoim Instagramie o tych pytaniach rozbierających. Użyłeś jakoś ciekawego, masz na to jakieś określenie, nie? Ja mam to zapisane. Jakie pytania masz na myśli? Masz zapisane, nazywasz to jakoś, czekaj, daj mi tego poszukać. Nie wiem, czy teraz tego znajdę, bo nie chcę. Pytania. Daj mi jeszcze sekundę. Mówisz o relacjach? Że... Nie, mówię o obśmiewaniu lękowych myśli. Obśmiewanie lękowych myśli. Tak napisałeś. Chyba, że to było coś skopiowanego. Gdzie to napisałem? Nie pamiętam. No, skopiowałem. Mam to z twojego Instagrama. Okej, okay, może to wracałeś. Faktycznie. W procesie mojego rozwoju takiego, w trakcie pierwszej terapii, zacząłem korzystać sobie z takiej techniki, ale to nie było właśnie to ciekawe, bo to nie była technika jakaś wyczytana gdzieś albo z psychoterapii, tak jakby sam sobie to jakoś naturalnie tak wprowadziłem. Zacząłem rozmawiać z tą moją nerwicą. I kiedy ona atakowała, w sensie kiedy na przykład zacząłem czuć jakieś kłucia w sercu, albo silny ból brzucha jakiś zaczął mi się robić, prawda? Gdzieś w drodze, gdzieś, na przykład na ulicy. Ja wtedy powiedziałem, jakby chcesz być, to sobie bądź, nie? Nerwico. Tak mówiłem, jakby to było takim wyrazem jakby akceptacji tego, że ona jest. Że się nie boisz. Że nie boję się jej. Jak chcesz, mówię, jak chcesz, to sobie tam atakuj brzuch, żeby bolał. Możesz sobie pójść do serca i pokłuć kilka razy, a sobie pokój, mówiłem. Tak trochę sobie z nią rozmawiałem i to było bardzo fajne ćwiczenie, które dało u mnie naprawdę dobre efekty. Uspokajałeś się po prostu. Tak, tak. Akceptowałem to. Za to na drugiej terapii też rozmawiałem w pewnym momencie z moim psychoterapeutą o tym, że bardzo dołujące, przytłaczające i przygnębiające jest to, że nigdy nie wiesz, kiedy ten atak paniki będzie. Że to jest bardzo trudne, prawda? Że nie możesz go przewidzieć. Nie wiesz, że dzisiaj będzie albo że jutro będzie. I wtedy, jak tak rozmawialiśmy, to też doszedłem do wniosku, inni, którzy mają jakieś inne choroby, prawda? Inni ludzie, nie wiem, padaczkę na przykład, też nie wiedzą, kiedy będzie atak, prawda? Idąc dalej, życie w ogóle jest nieprzewidywalne, prawda? I teraz... Czyli to budowało już u ciebie jakiś lęk, że nie wiesz, kiedy to się zdarzy. Tak, tak. I teraz pytanie, czy warto się skupiać na tym, co będzie lub nie będzie? Czy lepiej żyć tu i teraz, prawda? I to też był taki jeden z takich przełomowych u mnie momentów, gdzie zaakceptowałem jakby nieuniknione,
prawda? I jakieś takie nieprzewidywalne sytuacje. Czyli mam wrażenie, że po prostu rozbrajałeś sobie te myśli. Tak, czyli, tak. Jakby uczyłeś, to jest chyba ta właśnie technika behawioralno-kognitywna, tak, z tego co pamiętam. Tak. Tam jest racjonalizowanie, czy tak. coś jakoś tak to się nazywa? Wiesz co, tam ogólnie założenie jest takie, że rozum, emocje i myśli wpływają na siebie wzajemnie. Mhm. Więc zmianą jakby naszego myślenia możemy zmienić też tak emocje się czujemy. Mhm. I to, jak się czujemy, mhm. dokładnie. Mhm. To jest takim filarem właśnie tej terapii, tego nurtu. Super, czyli jak to wygląda, wróćmy do tego pytania, jak to wygląda teraz u ciebie? To tak jak powiedziałem, dzisiaj coś mnie złapało, ale trochę podyskutowałem sobie wewnętrznie, a tak poza tym to ja dobrze się czuję. Mhm. I w ataków paniki nie mam żadnych już chyba od ponad roku. Mhm. Nie zmagam się z takimi natrętnymi myślami, takimi irracjonalnymi, tak jak kiedyś, że a co, jak wyjdę i umrę, albo coś takiego. Więc z tym się czuję bardzo na okej. A jak coś mi się takiego zdarza, prawda, jakiś trudniejszy taki moment, bo każdy ma takie momenty, no to po prostu na bieżąco jakoś sobie to, prawda, radzę z tym, analizuję sobie, przypominam sobie, co jest dla mnie ważne, bo czasami tak jest, że jakaś pierdoła nas, prawda, przyciśnie i myślimy o tym pół dnia. Ja na przykład tak mam, ale za chwilę albo porozmawiam z żoną sobie i wygadam się jej, albo nawet sobie spojrzę, zrobię prostą jakąś listę, co jest dla mnie ważne. To jest jakby jedna technika, mhm. przypomnienia sobie, jakie wartości są dla ciebie ważne. Czyli powiedzmy, nie wiem, rodzina jest dla ciebie ważna, zdrowie jest dla ciebie ważne, dla kogo, dla każdego ktoś coś innego. Czyli prawda? Robisz sobie taką strukturę i widzisz, że ta myśl nie należy do tej struktury. Tak, że ona gdzieś jest mhm. daleko i wtedy sobie myślę, dlaczego ona tyle miejsca w mojej głowie zajmuje, prawda, ta myśl, skoro ona nie jest ważna. Mhm. Drugą techniką, którą można zastosować sobie i zapytać siebie, można zapytać siebie o to, czy za tydzień, za miesiąc, czy za rok ta myśl nadal będzie aktualna, prawda? No bo jak tego ja też używam. Za tydzień nie będzie, no to sorry, po co ja dzisiaj się tym zamartwiam, prawda? Mhm. Skoro za tydzień to już będzie nieaktualne. Ja sobie myślę od razu w perspektywie 5 lat i jak coś w perspektywie 5 lat nie jest takie istotne, to się tym nie przejmuję. I to jest super, to naprawdę, przynajmniej mm-hmm. u mnie, mm-hmm. to naprawdę działa. Także. Tylko tak przy okazji, bo pewnie trochę osób nas będzie słuchać z zaburzeniem lękowym, to tylko ja przypominam, że to są jakieś takie techniki dodatkowe mm-hmm. do tego, żeby utrzymywać lepszą kondycję psychiczną. I to są techniki też nie tylko dla osób z zaburzeniami lękowymi. Tylko przypominam, że jak mamy zaburzenia lękowe, to chodzimy do specjalisty. Dobra. Bo nie poruszyliśmy tematu w ogóle leków, a to jest pewnie też dosyć istotna część tego, więc może zacznijmy z lekami. Tu nie jestem też kompetentny, okay. jeśli chodzi o to. Nie mam kompetencji takich. Mhm. Też powiem ze swojego doświadczenia. Ja zażywam jeszcze leki SSRI, tak zwane, czyli to są inhibitory z wychwytu zwrotnego serotoniny. W skrócie zwiększają serotoninę, poziom serotoniny po prostu w organizmie. Czyli lęki polegają na braku, na niedoborze serotoniny? Nie. Nie tylko. Okay. Geneza jest taka, że kiedyś badano osoby z depresją i okazało się, że one mają obniżony poziom serotoniny w organizmie. Mhm. I to jest jakby jeden ze składników, powiedzmy, tego obniżonego nastroju, prawda? Myślę, że wielu rzeczy jeszcze nie wiemy, a kluczową rzeczą jest to, jakie mamy te właśnie takie schematy myślowe, prawda? Gdzieś tam od dzieciństwa, czy gdzieś tam odziedziczone po rodzicach, opiekunach i tak dalej. Ale wracając jakby do leków, ich przeznaczeniem jest to, że poprawiają nastrój, więc my jesteśmy tacy szczęśliwsi, jesteśmy odważniejsi, potrafimy być tacy bardziej szczerzy w rozmowach, nie boimy się jakichś swoich trudności.
To też ma efekt taki, że łagodzi objawy somatyczne, te takie nieprzyjemne. Mhm. Może ograniczyć też ataki paniki. Leki nie dają takiej gwarancji, ale w zdecydowanej większości te objawy mijają albo są w mniejszym natężeniu. Dlatego leki często są polecane, jak prawda jesteśmy w takiej no naprawdę dużej rozsypce, że trudno nawet nam iść na psychoterapię, to one zawsze tak, wiesz, postawią na nogi, żeby ktoś mógł tą psychoterapią w trwale lub tak długotrwale poradzić sobie z zaburzeniem lękowym. Ale to już chyba, żeby dostać takie leki, i tak trzeba pójść do psychiatry, tak, do psychiatry. Do psychiatry chodzimy też bez skierowania, także wystarczy tylko się zapisać. Mhm. Mówię tutaj o NFZ-cie. Okej. Okay. I on przepisuje leki w zależności od tego, co ci się dzieje? Tak, psychiatra powinien postawić diagnozę, czyli powiedzieć, czy się z zaburzeniem lękowym mierzymy, czy to nie jest zaburzenie lękowe, może to jest depresja, a może to jest mieszanka depresji z zaburzeniem lękowym. To jakby ten temat, on nie jest, w ogóle ten temat diagnoz, on nie jest taki zero-jedynkowy. Mhm. W tym worku zaburzeń lękowych jest pełno rzeczy, to może się mieszać między sobą, ktoś może być bardziej w depresję iść, ktoś może mniej w depresję iść, a bardziej w zaburzenia lękowe. To jest taki cały, wiesz, temat. No, trudno jest tutaj też to ocenić, prawda? Tak mi mówił pierwszy terapeuta, że on właśnie nie określa tego, jakie masz schorzenie, bo powiedział, że jeśli weźmiesz sobie książkę i zobaczysz definicję poszczególnych schorzeń, to będziesz miał praktycznie z każdego z tych schorzeń jakąś szczęście, mm-hmm. Że to są takie szufladki, do których niekoniecznie jest sens się określać, bo to później też wpływa na człowieka, jeśli myślisz, że masz depresję, albo myślisz, że masz to, albo myślisz, że masz jakąś tak. psychozę, czy cokolwiek tam można mieć. Dobra, to może zacznijmy rozmawiać o twoich grupach i o Patronite, bo z tego, co czytam u ciebie na Instagramie, to prowadzisz grupy wsparcia, robisz jakieś kole z ludźmi i to są też ludzie, którzy wspierają cię na Patronite, więc to jest, myślę, że fajny temat, który możemy poruszyć. Tak. Organizuję takie spotkania lękowe i grupy wsparcia online'owe. Na Google Meet robimy takie raz na 2 tygodnie. Mhm. I to jest takie spotkanie, na którym każdy z uczestników ma kilka minut na to, żeby podzielić się tym, co z czym się mierzy, co go ostatnio spotkało. Może też się o coś zapytać i korzystać z doświadczeń innych członków tej grupy. Mhm. Potem po takiej wypowiedzi jest też czas na wsparcie danej osoby, czyli ktoś inny może się zgłosić, żeby wesprzeć taką osobę, o coś dopytać, powiedzieć, jak, że na przykład on tak miał i jak sobie radził, prawda, w takiej sytuacji. Także to jest takie dzielenie się doświadczeniami. Jest to możliwe, będąc moim patronem, od 10 zł miesięcznie. W sumie tylko z tego względu, no bo ja bym chciał więcej pomóc oczywiście, więcej pomagać. Tylko że tych obserwatorów mam już dużo, mhm. już prawie 7 tysięcy. I to też gratulacje. Jest... Dziękuję. Nie wiem, jak to urosło tak szybko, bo zaczynałem chyba w kiedy się pandemia zaczęła? W marcu. 2020, prawda? W marcu 2020, to wtedy zacząłem tę działalność. To był dobry czas na zaczynanie nowej działalności, co? Miałem mnóstwo czasu, więc... To był dobry czas. Stwierdziłem, że czas w to po prostu włożę. Czyli to całkiem fajnie rośnie, czyli popyt jest na to duży. Tak, tak. Cieszę się, że ludzie się tak otwierają też na ten temat. I to organicznie rośnie. Tak. Ja nie w ogóle nie wkładam żadnych pieniędzy tutaj w reklamę profilu. Więc mam tych właśnie tego Patronite'a mam specjalnie założonego, żeby po prostu w części osób, które się zdecydują na bycie patronem, żeby im umożliwić taką dodatkową pomoc. Bo tak szczerze mówiąc, trudno by było mi wybrać i dobierać osoby z profilu i byłoby ich bardzo, bardzo dużo. No nie dałbym rady wtedy, mimo że bym bardzo chciał pomóc wielu osobom, ale za to jest możliwość napisania zawsze do mnie na Instagramie. Nie trzeba być tutaj patronem jakby. Każdy może do mnie napisać, zapytać się o coś, czy wygadać.
Ja też chętnie wtedy pomogę. Czasami z opóźnieniem, bo jednak dużo jest tych wiadomości, ale zawsze odpisuję na te wiadomości. Oczywiście to nie będzie porada specjalisty, bo specjalistą nie jestem i uważam, że takie porady, nawet jak ktoś robi, czy diagnozy jakieś stawia na Instagramie, to robi tylko krzywdę takiej osobie. Bardzo często do mnie zgłaszają się osoby pytające, na przykład, nie wiem, bardzo boli mnie brzuch, mam silne bóle brzucha, czy to jest od nerwicy? No to ja nie jestem w stanie odpowiedzieć nic innego, jak trzeba iść do lekarza, zrobić badania i też pójść do specjalisty od zdrowia psychicznego i też się zbadać, zapytać, prawda? Więc takie pytania właśnie często do mnie dochodzą. Dużo osób opowiada po prostu o swoich trudnościach i wydaje mi się, że to jest też taka forma właśnie wygadania się trochę. Trochę jak u terapeuty, nie? Że jakby mierzysz się tak z tymi myślami, to trochę cię to luzuje. Tak, tak. Więc każdy może do mnie napisać na profilu. Około raz w tygodniu też organizuję coś takiego, najczęściej weekendy, bo wtedy mam więcej czasu. Na relacji pytam, tak ogólnie, co u was, czym się mierzycie, czy może czymś chcecie się podzielić. I wtedy moi obserwatorzy odpowiadają. Ja udostępniam wszystkim te odpowiedzi, anonimowo oczywiście, ale za tym też idzie pewna wartość. Ludzie to lubią u mnie, obserwatorzy to lubią, bo jest możliwość podzielenia się z większą liczbą osób. I często potem też dochodzą do mnie takie wiadomości, fajnie, że to udostępniasz, albo fajnie, że udostępniłeś jakąś tam ankietę, czy masz jakieś objawy, czy nie. Na przykład, czy nie wiem, mierzysz się, czy codziennie masz jakieś objawy somatyczne i ja wtedy wstawiam tak, nie. Dużo osób bardzo na tak jest i potem do mnie docierają takie opinie, fajnie, że to wstawiasz, bo widzę, że dużo jest takich osób, prawda? Mhm. Że nie jestem sama, nie jestem sam. I to daje dużą wartość. To chyba jest jeden z głównych problemów właśnie, że ludzie się czują sami z tym, bo nie mogą nikomu o tym powiedzieć. Tak. Przynajmniej czują, że nie mogą o tym. To jest dziwne, bo jest to tematem tabu jeszcze u nas w społeczeństwie, chociaż obserwuję, że jest coraz lepiej, że jednak bardziej otwarcie o tym mówimy. Ale no właśnie, z jednej strony to jest tabu, a z drugiej strony tak naprawdę według takich szacunków to 1/3 całej populacji w pewnym momencie życia będzie się mierzyła z zaburzeniem psychicznym. 1/3. 1/3. Dokładnie. No to zdecydowanie dotyka praktycznie wszystkich. To jest tak, że te osoby czują się samotne, myślą, że same w cudzysłowie zwariowały, że tylko one mają takie bóle i takie myśli, a tak naprawdę w każdej rodzinie, w każdej paczce znajomych, wszędzie będzie ktoś z zaburzeniem psychicznym. Tylko, że nikomu nie powie. Nikt o tym nie powie. Oczywiście. Właśnie to jest dla mnie zaskakujące. Ja tutaj często wspominałem o tym, że byłem na terapii i że teraz też jestem na terapii kognitywno-behawioralnej swoją drogą. Bardzo ciekawa rzecz. I ludzie mi czasami piszą, że wow, że fajnie, że mówisz, że byłeś na terapii, ale to jeszcze ktoś ukrywa to, że był na terapii. Czego ty się wstydzisz? Także to jest dla mnie zawsze zaskoczenie. I ten kolega, który swoją drogą pisał mi o tobie. Właśnie pierwszy podcast nagrałem z Joanną Gutrel, którą bardzo pozdrawiam. Zdrowa głowa. Pozdrawiamy. Tak, zdrowa głowa. Tutaj mam kamerę. Tak. Masz dwie. Zdrowa głowa. Pozdrawiamy. I właśnie pamiętam, że napisał mi, że to go właśnie skłoniło do tego, żeby pójść do terapeuty, co było też dla mnie zaskoczeniem, bo wydaje mi się, że to taki normalny temat, ale widocznie jeszcze nie jest normalny. Tak swoją drogą miałem zapytać o hiperwentylację, bo ten kolega, którego pozdrawiam, nie będę mówił kto to, ale on wie kim jest i pewnie będzie słuchał. Więc on powiedział, że miał problem z jakimiś atakami paniki i z hiperwentylacją. Jakbyś powiedział, na czym to polega i jak sobie z tym radzić? Polega to na tym, że jak masz nieregularność oddechu w trakcie takiego ataku paniki, to nieświadomie, biorąc takie szybkie oddechy, prawda, dostarczasz do organizmu bardzo dużo tlenu. I ten tlen, jak jest go za dużo go jest duże stężenie, to zaczyna ci się tak, jakbyś na takim haju był, trochę kręci ci się w głowie,
Jak sobie poddychasz tak, to też tak jest. Dokładnie. To trochę tak działa też cardio, bieganie, to też się trochę pobudza w ten sposób. Tak. Więc sposobem na to jest regularność oddechu, spowolnienie oddechu. Czasami jest polecana też torba papierowa, czyli oddychanie wtedy takim powietrzem, które ma mniej tlenu, a więcej dwutlenku węgla, żeby zmniejszyć to stężenie tlenu w organizmie. Czyli problem polega na tym, że ktoś ma atak paniki, przez to dochodzi do hiperwentylacji, przez to ma objawy somatyczne i jeszcze bardziej się nakręca, jeszcze bardziej się boi. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Bo taka osoba jest bardzo wrażliwa na każde sygnały, które się dzieją w ciele, prawda? Coś jej się zakręci w głowie, no to na przykład już ma taki automat, że może zemdleje za chwilę, bo jej się kręci w głowie. A to jest normalne kompletnie. A to jest normalna reakcja, tak. A próbowałeś kiedyś tej metody Wima Hofa? Nie wiem, o której mówisz. On ma metody oddychania. Jak zrobisz sobie tą jego metodę oddychania, to też właśnie jest taki, no jest trochę właśnie jak na haju, więc jak ktoś ma, jak ktoś ma problemy z hiperwentylacją, to polecam, chociaż nie wiem, czy to jest dobra porada, ale można sobie sprawdzić, że to jest kompletnie normalne, że są metody oddychania, które specjalnie doprowadzają do tego stanu, który swoją drogą bardzo uspokaja, przynajmniej mnie. No, wystarczy szybko oddychać przez minutę, prawda, i brać duże oddechy i szybko oddychać wystarczy. I też wprowadzimy w taki stan się trochę, w taki stan jak na haju. To z doświadczenia wiem, jak zjesz całą tabliczkę czekolady, to też się czujesz trochę na takim haju. To jest coś podobnego wtedy. Okej, tego nigdy nie zarejestrowałem. Zjadłem nie jedną tabliczkę czekolady w życiu, ale haju nie zarejestrowałem. Po kawie mi się zdarza, haj, delikatnie, po czterech, ale po czekoladzie chyba. Ale nie. To każdy organizm ma już, indywidualny jest, prawda? To dlatego organizm. Ludzie mówią, że czekolada uzależnia, bo czekolada podobno uzależnia. Tak, bo wtedy właśnie w głowie masz ten haj, tak. No. Okej. I cukier uzależnia. Cukier to wiem, ale czekolada, mówili konkretnie o czekoladzie, pamiętam, to było dla mnie zaskakujące, że czekolada uzależnia. Tak, bo ona tworzy hormon szczęścia w głowie. Za dużo tego hormonu szczęścia to już tak czyli kręci się w głowie. Czyli serotoninę wytwarza. Tak. Ciekawe bardzo. Powiedz mi, twój profil na Instagramie, ludzie do ciebie piszą i pewnie jak prowadzisz go już tyle czasu i tyle osób do ciebie pisze, to wychodzą jakieś takie główne wątki, które się regularnie powtarzają. Jakie to są główne wątki, z czym ludzie mają problem i szukają jakby pomocy? Najwięcej, to tak jak mówię, mam jakiś objaw i robiłem wszystkie możliwe badania i nadal mam ten objaw. Tak jakby bardzo często jest to takie niedowierzanie tych osób, że to może być o podłożu psychicznym. Bardzo często taki temat się pojawia. Czyli chodzą po tych lekarzach, nie mają żadnych wyników i bo myślisz, że to wynika ze strachu, czy raczej chodzi rzeczywiście o niedowierzanie? Oni nie wierzą, że mogą sobie to wymyślać. Wiesz co, oni nie dowierzają, że psychika może powodować takie objawy. No. Jest też coś takiego jak taki silny lęk przed chorobami, to się nazywa hipochondria. Właśnie chciałem też o tym powiedzieć, bo też mam kumpla. I to jest też jednym z zaburzeń lękowych. I to jest takie silne przeświadczenie, że mamy jakąś ciężką chorobę, prawda? Nie wiem, rak albo jakieś inne tego typu. I każdy objaw, który mamy, nawet ból głowy, coś zakłuje, od razu wchodzimy w Google, sprawdzamy, prawda? I szukamy wyjaśnienia dla tego objawu. No tylko, że w Google zawsze nowotwór wyskakuje i prawda, nie wiem, cukrzyca. Choroby serca zawsze wyskakują. I hipochondria charakteryzuje się tym, że są jakby też dwa typy. Jeden typ boi się chodzić do lekarzy i robić badania, czyli boi się diagnozy. A drugi typ osób chodzi do lekarzy i nie dowierza tym badaniom. Badania wszystkie wychodzą idealnie,
I tak jakby ta osoba dalej myśli, że a może badania się nie udały, a może lekarz się myli. Ja mam kumpla, który mega ogarnięty gościu i bardzo go lubię. I on przez jakiś czas uważał, że ma boleriozę. To jest choroba, którą bardzo ciężko wykryć, którą się dostaje z tego, co wiem, od kleszczy. Tak. I są jakieś różne, przeróżne rzeczy mogą na to wskazywać i jednocześnie na to nie wskazywać, więc właśnie chodził cały czas do lekarzy, raz miał takie wyniki i też właśnie nie dowierzał i non-stop mówił, że ma boleriozę i non-stop chodził po prostu po lekarzach. I dla mnie to było takie niesamowite, bo znam gościa, wiem, że normalnie ogarnia życie i on, ja myślę, że on w głębi serca wiedział, że nie ma tej boleriozy, bo jak on mi o tym opowiadał, to ja tak na niego patrzyłem i jak nie wiedziałem, co mu odpowiedzieć, bo na początku nie wiedziałem, czy on żartuje, czy mówi na poważnie. Ale teraz ostatnio się z nim widziałem i już powiedział, że nie ma boleriozy i że temat jest, już wie, że jej nie ma. Także to było dla mnie niesamowite po prostu, że ktoś może coś takiego mieć. Musiał sobie przepracować to w głowie, poradzić sobie z tym lękiem. Bo jak nie dowierzamy, to znaczy, że ten lęk musi być bardzo silny. Też do terapeuty chodził. To prawdopodobnie pomogło. Bo jak mamy silny lęk, to właśnie trudno jest nam się jakoś uspokoić, prawda? No bo z chorobami, z badaniami czasami są takie sytuacje, nawet często, że nie masz jakby 100% pewności, że na pewno jesteś zdrowy fizycznie. Moim zdaniem badanie faktycznie czasami może się pomylić, czegoś można nie wykryć, prawda? Jest takie minimalne ryzyko zawsze. I teraz od naszego podejścia to zależy, czy żyjemy tu i teraz. Czy martwimy się, że a może jednak coś, prawda? To jest bardzo ciekawe, że się można tak zapałętać w zakątki umysłu. Masz coś jeszcze do przekazania odnośnie, bo rozumiem, że dla ciebie to jest bardzo ważne, żeby wspierać tych ludzi i nie wiem, czy zapytałem o wszystko, co ty chciałbyś poruszyć. Jest coś jeszcze, co chciałbyś powiedzieć, co jest dla ciebie istotne? Bardzo lubię moją społeczność. Bardzo lubię moich obserwatorów. To się domyślam. Jeszcze przeglądam pytanka, bo sobie wypisywałem. Jeszcze chciałeś poruszyć temat stereotypów o osobach, które... Ale to już poniekąd poruszyliśmy. Ale może jeszcze jest coś tutaj do wyczerpania, czego nie poruszyliśmy. Tak. No, może się powtórzymy, ale o takich osobach, które cierpią na zaburzenia psychiczne, często się mówi, że są wariatami, prawda? Więc to jest jeden z takich przykrych, nieprzyjemnych stereotypów. To, co ostatnio też usłyszałem, co zresztą wiele razy słyszałem i kiedyś ja też sobie tak myślałem o tym, że chodzimy do specjalisty, chodzimy do psychoterapeuty wtedy, jak już naprawdę nie dajemy rady. Że na przykład ktoś mówi, nie poradziłem, nie poradziłam sobie, i muszę iść do psychoterapeuty. A moim zdaniem właśnie to jest poradzenie sobie z tematem, że udało się pójść, udało się mieć zasoby, gotowość i decyzję, żeby pójść do tego psychoterapeuty, prawda? Czyli tutaj może trochę inny temat poruszyłem, ale często ludzie mają sobie złe zdanie. I znaczy to też się wiąże ze stereotypami, prawda? Że duża część społeczeństwa mówi, próbując kogoś obrazić na przykład, że z nim to tylko do psychiatryka, prawda? Tak. Jest no to w komentarzach to codziennie się czyta, szczególnie pod politycznymi jakimiś artykułami. Przez to się dewaluuje znaczenie psychiatry, bo tak naprawdę do specjalisty od zdrowia psychicznego może pójść każdy. To nie jest jakieś uwłaczające. Tam może pójść, powiedzmy tak w cudzysłowie, zdrowa osoba, bo nie ma zdrowych osób. Każdy chyba trochę tam ma jakieś zaburzenia. Ja bym powiedział, że jestem taką osobą. Nie wiem, załóżmy, że jestem zdrową osobą. Ostatnio terapeutka mi sugerowała, żebyśmy już skończyli terapię, ale ja jakby nie chodzę na terapię po to, żeby sobie poradzić z jakimiś problemami, które jakby... To nie jest tak, że ja mam jakiś problem. To jest tak, że ja chcę rozwijać swoje umiejętności i wiem, że terapia to jest rozwiązywanie problemów, reagowanie na jakieś kryzysowe sytuacje i rozwój umiejętności. I w tym momencie to, co ja robię, to właśnie rozwój umiejętności, więc sprawdzam sobie, jaki obszar chciałbym usprawnić i po prostu staram się go usprawnić i zobaczyć, gdzie w mojej głowie są jakieś negatywne przekonania albo sztuczne przekonania, które mogę zmienić, które po prostu pozwolą mi działać efektywnie. Więc to jest coś. Dokładnie, bo obalmy sobie ten mit. Na psychoterapię nie chodzą tylko osoby ciężko chore na zaburzenia psychiczne.
można tam pójść po prostu, żeby czuć się lepiej, żeby się rozwijać. Dokładnie. Ciężko chore osoby psychiczne idą do psychiatryka chyba. To są osoby, które sobie zagrażają same i społeczeństwo. To nie jest to stan związany z zaburzeniami lękowymi zazwyczaj. Mogą to być, nie wiem, może jakieś takie zmiany w mózgu, powiedzmy. To wtedy faktycznie na oddział psychiatryczny warto się udać. Natomiast tam chodzą też osoby, które mają silne, powiedzmy, zaburzenia lękowe, ale które nie stanowią żadnego zagrożenia ani dla siebie, ani dla innych. Mogą też iść do szpitala psychiatrycznego. To jest normalny szpital, albo do szpitala, który ma oddział psychiatryczny. Można tam pójść i to jest bardzo skuteczna pomoc, bo albo są też takie dzienne oddziały zaburzeń nerwicowych, nawet w Warszawie, na Sobieskiego zdaje się, i można tam pójść i codziennie mieć wsparcie lekarzy, codziennie mieć terapie grupowe. Często jak ktoś już jest, prawda, na takim skraju wyczerpania tym zaburzeniem, to jest bardzo dobra opcja pójść na taki oddział i odżyć na te 2-3 tygodnie, wziąć sobie urlopu, bo to i tak jest L4, więc pójść sobie i poprawić sobie tę jakość życia. Dobra, cofam to, co powiedziałem, bo tak właściwie powiedziałem to bezpodstawnie. To jest właśnie ten problem, nie mając Google tutaj, więc rozumiem. Ale uświadamiamy właśnie w dzisiejszej rozmowie. Tak jest, uświadomiłeś mnie. To jest jakby normalne, że można iść na oddział psychiatryczny. Oczywiście one są teraz przepełnione i w takich trudniejszych i cięższych przypadkach raczej będziemy przyjmowani tylko. Mhm. To niestety już jest jakby wada naszego systemu zdrowia w państwie. Ale inaczej, ja jestem zwolennikiem po prostu szukania pomocy gdziekolwiek, gdzie się da. Jakie mamy możliwości, to tam szukajmy po prostu pomocy, bo my jesteśmy ważni i powinniśmy być dla siebie ważni. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Powiedz mi jeszcze, bo mówisz, że zacząłeś profil, jak zaczął się COVID. Jak osoby z lękami sobie radzą z COVID-em? Czy zauważyłeś, że są jakieś umorzone właśnie problemy przez to, że jest COVID i ludzie się boją wyjść z domu? Tak, zdecydowanie. Teraz już tak mniej zauważam, bo ten temat już tak trochę zrobił się taki normalny, naturalny bardziej, ale na początku jakbyśmy byliśmy zamykani, prawda, w domach, kiedy były lockdowny, no to faktycznie to było dużym takim wyzwalaczem stresu, wyzwalaczem lęku, bo coś nagle się zmieniło. Ludzie wychodzili, spotykali się, nagle musieli zostać w domach, więc to życie mocno się nam zmieniło. Na pewno też lęk przed samym zachorowaniem, szczególnie na początku, bo też nie wiedzieliśmy, jak te przypadki będą wyglądały, jak osoby będą chorować, jakie będą objawy, jak to się rozwinie dalej. Powiem szczerze, że sam byłem taki zdziwiony, jak daleko to zaszło z tym wirusem, bo na początku, jak wchodził ten wirus do nas, do Polski, jak on przywędrował do nas, to szczerze mówiąc, patrząc w przeszłość na poprzednie te SARSy jakieś i tak dalej, to tak myślałem, że tydzień, dwa tygodnie tego lockdownu i już, i do widzenia, prawda? I się jakby wrócimy do normy. Natomiast ten temat rósł cały czas. I to na pewno dla wielu osób, nie tylko z zaburzeniem lękowym, był przytłaczający. No, domyślam się. Ostatnio nawet czytałem artykuł, że w marcu, kwietniu 2020, czyli wtedy 2 miesiące, wtedy, kiedy był ten lockdown, sprzedaż leków psychiatrycznych, przeciwdepresyjnych, wzrosła chyba o 3% jakby wypisywanie recept u lekarzy psychiatrów, a u innych lekarzy specjalistów obniżyła się o 8%, więc to też jakby o czym świadczy. I w te 2 miesiące kupiono leków przeciwdepresyjnych za 200 milionów złotych, czyli licząc tak mniej więcej, no może trochę za mało, ale dyszka za paczkę jedną na miesiąc,
to wyjdzie około 10 milionów na miesiąc opakowań leków, to zobacz, jaka to jest skala. Tyle jest kupowanych leków przeciwdepresyjnych teraz, a to na pewno nie są wszystkie osoby, które potrzebują ich. Znaczy to też jakby mówi o skali i mówi o tym, jak ten temat jest powszechny. Chodzę do fizjoterapeuty, który jak przyjmuje kogoś, to musi zapytać, czy ta osoba przyjmuje jakieś leki. I powiedział, że zdecydowana większość osób, które są młode, przyjmują leki antydepresyjne, które do niego przychodzą. Mhm. Także no, to jest spory problem, zdecydowanie. Dobra, myślę, że to jest dobry pomysł na przejście na twoje doświadczenia jako PO. Okej, okay. To zawodowo jestem product ownerem w najlepszej firmie turystycznej w Polsce i na świecie, u największego tour operatora. Ale nie mówimy jakiego. A łatwo wygooglować. jestem odpowiedzialny za aplikację mobilną. Mhm. No i koordynuję wszystkie procesy jakby związane właśnie z nią. I pamiętam, że już o tym rozmawialiśmy na Instagramie, ale zaczynałeś też jako PO, czy na początki były inne? Zaczynałem w ogóle jako stażysta. Także i to było 6 lat temu. Bardzo podobała mi się ta ścieżka, bo powoli, po kolei, krokami tak jakby podejmowałem kolejne wyzwania w pracy. Ekspozycja. Tak. Zresztą praca też na pewno tutaj mi pomogła w tym, żeby te wyzwania kolejne podejmować. Mhm. Szczerze mówiąc, gdyby nie ta praca i tam pokonywane wyzwania, to na przykład nie wiem, czy bym się zgodził tutaj na rozmowę z tobą. Bardzo dobrze to świadczy o tej pracy. powiedz mi, bo czyli zaczynałeś jako stażysta. Ile czasu? Bo nie wiem, czy wyłapałem, albo czy powiedziałeś. Ile czasu tam pracujesz? 6 lat. 6 lat, okej. Okay. I czyli przechodziłeś przez stażystę i później jak wyglądała twoja ścieżka do PO? Potem byłem młodszym specjalistą e-commerce, potem specjalistą e-commerce, e-commerce project managerem, także tak po kolei aż do product ownera, czyli właściciela produktu. Super, czyli teraz jesteś jakby taką głową nad aplikacją mobilną tej firmy. Tak, jestem odpowiedzialny za aplikację mobilną, zbieram tematy, czy od swojego takiego wewnętrznego zespołu, czy od strony biznesowej. Mamy też tematy takie, które robimy z kolegami z zagranicy razem, no i to wszystko wdrażamy do aplikacji. Okej. Okay. Dlaczego o to pytam? Mhm. Ja uważam, że zarządzanie projektem jest super ważną umiejętnością, o czym ci też już zresztą pisałem i to, po czym da się zauważyć, że ty jesteś PO, to w jaki sposób ze mną rozmawiasz. Jesteś pierwszą osobą, która zanim ja podesłałem pytania, to ty podesłałeś mi temat, jaki możemy poruszyć, bo chciałeś być przygotowany. Sam wysłałeś mi swój numer telefonu, żeby być zabezpieczony, żebyśmy się przypadkiem nigdy nie zgubili. Jakby wychodzisz naprzeciw problemom i nie dopuszczasz do tego, żeby coś się zepsuło. I myślę, że to są właśnie skillsy z product ownera i tak jak ci mówiłem, myślę, że ty tego nie zauważasz, bo jesteś product ownerem, więc dla ciebie to jest totalnie naturalne i wszedłeś jakby w ten tryb przez te 6 lat. Natomiast jak ja się spotykam z różnymi ludźmi, to ludzie potrafią się różnie zachować i niekoniecznie są na tyle ogarnięci jak ty. Także powiedz mi, jak ta droga do dojścia do PO wpłynęła na to właśnie, jak funkcjonujesz w życiu, bo domyślam się, że to, jak zorganizowany musisz być w pracy, zarządzać teamem, nie dopuszczać do tego, żebyście przekroczyli deadline'y, jak to na pewno musi też wpływać na twoje życie. Mhm. Na pewno to, co powiedziałeś z tym telefonem i z tymi pytaniami, wydaje mi się, że to jest powiązane trochę z tym, że staram się i lubię przewidywać jakieś potencjalne ryzyko, czy w projekcie, czy teraz już też w życiu, więc to chyba jest z tym właśnie związane. Stąd tak wolę trochę naprzód pomyśleć, czy nie zapomnimy o tym, albo a co jak to, prawda? To taka umiejętność się trochę przydaje. Zresztą ty jesteś UX designerem, więc na pewno też wszystkie edge case'y, prawda, przewidujesz, co tam może się zadziać, gdzie ktoś może kliknąć i co wtedy powinien otrzymać i tak dalej. Tak jest. Plus jestem na freelancie, więc jeszcze te kwestie biznesowe, poszukiwania klientów, ogarniania projektu też są na mojej głowie. Mhm. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, w której pomogła mi praca właśnie w project managementie, to wydaje mi się, że umiejętność priorytetyzowania
sobie różnych rzeczy w życiu. Czyli ja staram się, nie zawsze też mam czas, żeby do tego usiąść i tak posortować, to posegregować, ale staram się mieć taką listę w życiu też priorytetów od góry do dołu, czyli mam trochę taki backlog rzeczy. Może powiedz ludziom, co to jest backlog, bo nie wiem, czy wszyscy będą rozumieli. Tak, backlog to jest taka lista zadań oczekujących na prace programistyczne, która jest w kolejności od tego, co ma najwcześniej się zadziać, czyli to, co jest najważniejsze, do tego, co najmniej ważne. I nigdy się nie kończy. Chyba, że się robi jakieś porządki często wiosenne. Do czego dążyłem, że to mi pozwala nie skupiać się na wszystkim naraz, tylko pozwala mi się skupiać na tych najważniejszych rzeczach. I też wydaje mi się, że to, co mi pomogło w życiu, co wyniosłem z pracy, to też jest taka granulacja zadań, że już tak nie podchodzę do tego, że moim zadaniem jest, prawda, jakiś tam efekt końcowy czegoś. Akurat teraz nie wiem, co wymyślić, ale jakiś ten efekt końcowy, tylko bardziej dzielę sobie to na małe kroczki. Na sprinty. No może, ja w ogóle w Kanbanie robiłem swój ślub, organizowałem, także z żoną siedzieliśmy na Trello, zrobiliśmy listę. Ja też wszystko robię teraz już mniej Trello, ale używam tych rzeczy, no. No i znam też inne osoby, które rozpisują, nawet na sprinty rozpisywały przygotowania do ślubu. Także... Opowiedz mi, jak wygląda przygotowanie ślubu na Trello w Kanbanie, to jest po prostu super ciekawy temat. No to tworzymy backlog wszystkiego, co nam wpadnie do głowy. Sortujemy sobie to od najważniejszych do najmniej, także patrzymy sobie, co jest must have'em, a co jest nice to have'em. No i określamy deadline'y sobie, czyli terminy. Jakieś zagrożenia też sobie rozpisujecie? No, aż tak nie wchodziliśmy w detal, ale jakieś deadline'y sobie takie, że ten miesiąc albo inny miesiąc rozpisywaliśmy. I faktycznie to pomogło, bo część tematów okazało się, że w sumie nie jest potrzebna. Te, co były najniżej. Właśnie dzięki temu skupiliśmy się na tych najważniejszych i dowieźliśmy. Dowieźliście na czas wszystko. Gratulacje. To jest mega ciekawe właśnie ten projekt. Mam wrażenie, że dużo osób tego nie wie. Ja pracuję najczęściej w Scrumie. Nie wiem tak naprawdę, jaka jest dokładnie różnica pomiędzy Scrumem a Kanbanem. To są dosyć podobne systemy, nie? I mam takie spostrzeżenia odnośnie psychologów, jak sobie, albo psychoterapeutów. Mi się wydaje, że im troszeczkę brakuje właśnie takiego zarządzania projektami. Nie wiem, czy ty odniosłeś podobne wrażenie, ale ja mam wrażenie, że do nich właśnie przychodzisz i oni są tacy niezorganizowani. Czyli sobie gadasz, tak jakbyś trochę wziął juniora programistę, dał mu coś do zrobienia i on by sobie coś tam kodował przez następne 2 miesiące i nawet byś nie wiedział do końca, co robi. Mhm. Mi się wydaje, jakby ja nie wyobrażam sobie funkcjonowania bez czegoś takiego jak Trello albo kalendarz, bez posortowanego wszystkiego, bo ty teoretycznie nie wiesz, w którą stronę zmierzasz. Mhm. I jak chodzisz do terapeuty, to dlatego pewnie zadałeś mu to pytanie, czy to jest tak, że po prostu sobie przychodzisz, gadasz i coś się zmienia. Bo ciężko jest określić, w jaką stronę zmierzasz, jeśli nie masz niczego rozpisanego. Też to tak odbierasz? Myślę, że to indywidualna cecha każdego z nas. Takie zorganizowanie bądź nie, tak mi się wydaje. Ja miałem 6 psychoterapeutów, z niektórymi mi się gorzej pracowało, z niektórymi lepiej. Niektórzy faktycznie, tak jak mówisz, byli bardziej tacy zorganizowani, ale ja powiem szczerze, mi jakoś tak mocno to nie przeszkadzało, że na przykład niektórzy byli mniej zorganizowani, bo wydaje mi się, że w pracy z każdym psychoterapeutą wyniosłem coś dla siebie. To jest jedna rzecz. Czyli każdy ma jakiś inny skillset, którego możesz korzystać. Tak, każdy korzysta na przykład z innych pytań, które teraz ja na przykład mogę sam sobie zadawać, zamiast psychoterapeuta mi zadawał, to teraz ja mogę sobie sam zadawać. A druga rzecz, tak sobie myślę, tak już trochę ogólniej patrząc też na tą psychoterapię i na to, czy ktoś nam się podoba, czy nie, ja tak uważam, że 80% tak jakby takiej, nie wiem, siły, mocy psychoterapii pochodzi od nas. I od zaufania, mi się wydaje. I od nas w ogóle zależy zdrowienie.
rozpoczynając od decyzji, bo tą decyzję też my musimy podjąć, że chcemy się podjąć psychoterapii. Nikt za nas tego nie zrobi, nie zmusi nas. My musimy mieć szczerą chęć, bo jak ktoś cię weźmie za ubrania i wrzuci do gabinetu psychoterapeuty, to nic to nie zmieni. Albo ci rodzina powie, ty powinieneś iść do psychoterapeuty. Więc to jest jedna rzecz, decyzja, a druga rzecz, że bo czasami tak czytam, że niektórzy tak piszą, że mój psychoterapeuta mało mówi, na przykład. No, ale to nie o to chodzi w psychoterapii. Właśnie to my mamy mówić i to my mamy się angażować, prawda? I to ja mam taką teorię, że psychoterapeuta nie musi być jakiś super idealny, ale najważniejsze jest nasze podejście do psychoterapii. Oczywiście niektórzy psychoterapeuci nie będą nam odpowiadać, nie zbudujemy relacji i tak dalej. I to jak najbardziej jest okej, że wtedy warto zmienić. Natomiast warto też o tym pamiętać, że najwięcej zależy od nas, od naszych chęci, od naszej motywacji. Psychoterapeuta nie zrobi tego za nas. Pomoże nam, wspomoże, pomoże zrozumieć pewne rzeczy, pomoże obrać kierunek, ale to my się mierzymy z problemami, z trudnościami. Ale jest też ten element, o którym wspominałeś, tego otwarcia się na ludzi, który wynika z samego tego, że po prostu opowiadasz o sobie na psychoterapii. Tak. Czyli to przychodzi tak mimowolnie, że po prostu poruszasz tematy, których nigdy wcześniej nie poruszałeś, albo których nie poruszasz po prostu z obcymi ludźmi i poruszasz sobie tak przez rok, później poruszasz te tematy przez drugi rok i później ja to zauważam u siebie, że nagle siedzę sobie ze znajomymi i po prostu o czymś mówię i tak sobie myślę i oni się tak na mnie, wiesz, patrzą się na mnie, a ja sobie myślę, właśnie poruszyłem temat, który normalnie poruszam na terapii, którego nigdy wcześniej nie poruszałem wśród znajomych i teraz jest to dla mnie tak naturalne, że nawet nie było we mnie żadnej blokady, żeby w ogóle zacząć ten temat. Ale po reakcji ludzi widziałem, że to jest coś, że gdzieś ta blokada we mnie zniknęła, która wcześniej była. Ja też mam takie doświadczenia, że blokada zniknęła we mnie dzięki psychoterapii. Dzięki temu też w ogóle zdecydowałem się założyć Instagrama w Życie z Nerwicą. Wcześniej o tym myślałeś i się bałeś? Czy... Wcześniej chyba w ogóle o tym nie myślałem. W sensie wcześniej w ogóle nie dzieliłem się tym, że miałem takie trudności. Okej, czyli to wychodziło z chęci dzielenia się. Tak. Wtedy podjąłem taką decyzję, że okej, no puszczę to w eter. Trudno. Jakby ktoś tego nie akceptuje, to jakby to nie jest moja wina, prawda? Zdecydowałem się podjąć to wyzwanie, żeby właśnie puścić to w internet i naprawdę się poczułem z tym dużo lepiej. Sam zacząłem siebie akceptować jeszcze bardziej. Super się z tym czułem i też dzięki temu myślę, że nawet teraz w rozmowach ten temat już nie jest dla mnie taki tabu jak kiedyś, prawda? Tylko on stał się naprawdę taki normalny i nie boję się już go poruszać. Miałeś jakieś negatywne reakcje, jeśli chodzi o ten Instagram? Wiesz co, nikt do mnie nie napisał żadną negatywną reakcją. Takich sygnałów nie dostałem. Okay. To bardzo dobrze. Znaczy, przypuszczam, że są takie osoby, które może trochę boją się tego tematu, albo które może nie wiedzą o tym temacie, może wydaje im się, że to jest coś innego i tak dalej, ale tak jakby no, to nie jest już moja odpowiedzialność, prawda? Trudno. W każdym razie, jeśli mówisz o, nie wiem, znajomych czy zespół w pracy, to tak jakby nic się nie zmieniło tutaj. Super. Tak sobie właśnie teraz pomyślałem, że to jest duża wartość dla ludzi, którzy wiedzą, że nie są sami, ale dla ciebie to też jest wartość przecież, bo ty też jesteś jedną z tych osób. Nie? Dobra, mieliśmy małą awarię techniczną, więc wracamy po mini przerwie, której pewnie nie słyszeliście w podcaście, ale tutaj się działy rzeczy z Kamilem. Rozmawialiśmy o tym, jak na ciebie wpływa twój Instagram i że dla ciebie to też jest jakby pozytywna jakaś dawka informacji. Tak. Dużo lepiej się z tym czuję, że dzielę się tym. Sam bardziej siebie akceptuję.
Bardzo mi się też podobają, jakby dobrze na mnie wpływają rozmowy też z innymi osobami, które takich zaburzeń lękowych, które takie zaburzenia lękowe mają. Także to otwarcie się i mówienie o tym uważam, że bardzo duży wpływ, bardzo dobry wpływ na moje życie też wniosło. Bardzo dobrze to brzmi. Powiedz mi, jakbyś miał określić po tych wszystkich latach terapii, co było taką największą zmianą, którą dostrzegasz, której wcześniej nie było i która pojawiła się po terapii? Że mogę mieć swoje przekonania i żyć według nich? Ja bym powiedział to samo. Tak? Ja mam wrażenie, że po prostu nauczyłem się żyć trochę bardziej w zgodzie ze sobą, a mniej mieć te wpływy z każdej strony. Jakby nauczyłem się, wiesz, być po prostu jednostką. Jak ktoś coś mówi, to niech sobie coś mówi, ja będę robił swoje. Dokładnie, dokładnie, bo my wyrastając, rosnąc, prawda, w domu, będąc dzieckiem, no to i obserwujemy, ale też tak jakby wtłaczane nam są różne przekonania. No jak jesteś dzieckiem i wydaje mi się, że ogólnie nie potrafimy za bardzo prowadzić relacji, albo przynajmniej ustalić zasad w relacjach i co jest moimi myślami, a co jest myślami innych osób, no to chłoniesz właśnie przekonania innych osób, które ci są do niczego niepotrzebne kompletnie. A potem nawet nieświadomie możesz działać, prawda, według tych przekonań, które usłyszałeś. To tak jak gadaliśmy o tych studiach, że muszą być skończone, prawda? No, to jest podobny temat. Albo, że mieszkanie, czy wynajmowane, czy kupione. Wynajmowane to płacisz obcemu na przykład, prawda? Ale teraz już wiem, że mogę mieć swoje przekonania w tym temacie i kierować się tym, co jest dla mnie ważne, a nie tym, co jest ważne dla kogoś innego. Co to mieszkanie, to jest ciekawy temat i wydaje mi się, że dosyć ważne. Ja sobie kiedyś researchowałem, bo też właśnie się nasłuchałem, że po co mam płacić komuś, jak mogę wykupić i mieć swoje. Michał Szafrański, finansowy ninja, rozpisywał bardzo fajnie ten problem, który chyba, on się chyba też z tym mierzył i powiedział, że to prawda, że płacisz obcemu, ale według niego i według mnie też, ja się z tym zgadzam, jest dużo skuteczniejsze wynajmowanie, jeśli jesteś młody, bo jesteś elastyczny. Czyli mobilny. Mobilny, dokładnie. Czyli masz możliwość, jeśli płacisz kredyt za mieszkanie, to oczywiście jest teza, że możesz, mogę się wyprowadzić, komuś wynająć, ale to jest zawsze zamota i masz z tyłu głowy, że masz to mieszkanie, musisz to ogarniać. A tak, zmieniasz chatę, wyprowadzasz się do innego miasta, nie ma żadnego problemu, możesz to zrobić w następnym miesiącu. Zdecydowanie. I wiesz, co jeszcze dodam po terapii? Co zrozumiałem? Że życie i świat i decyzje nie są zero-jedynkowe, nie są biało-czarne. To tak jak z tym mieszkaniem, prawda? Każda z tych dróg ma zalety i wady. No nie, jakby nie ocenisz tak obiektywnie, co jest lepsze. No bo dla kogoś może być wynajem lepszy. Ja teraz wynajmuję na przykład mieszkanie, tylko dlatego, że chciałem z żoną zamieszkać trochę wcześniej już, wyprowadzić się od rodziców i mieć po prostu swoją przestrzeń, prawda? Tak żyje się lepiej i nam, i żyje się lepiej też rodzicom. No plus to jest, nie jest taka łatwa decyzja swoją drogą kupić chatę. No bo załóżmy, że ja bym teraz stwierdził, ok, chcę wynająć mieszkanie i to by mi zajęło mnie z pół roku roboty, szukania. To jest trudna decyzja, więc to jest po prostu łatwiejsze. I chciałem dodać do tego, co ty powiedziałeś, że wszystko nie jest zero-jedynkowe, plus to wszystko też zależy od tego, na jakim jesteś etapie. Więc to jest dla ciebie czarne dzisiaj, za dwa lata może być dla ciebie białe. Tak. Więc to też zmiana jest na przestrzeni czasu. Z tym myśleniem zero-jedynkowym na przykład ostatnio rozmawiałem na takim czacie na Messengerze, bo my w ogóle dla patronów mamy taki czat na Messengerze, jeszcze poza tymi spotkaniami co dwutygodniowymi, mamy taki czat, na którym tak jakby rozmawiamy sobie o wszystkim i o niczym, ale to też służy czemuś takiemu, że masz na przykład jakąś trudność, masz gorszy dzień, możesz o tym napisać i my wspieramy wtedy. Pozdrawiam moją grupę kochaną. Pozdrawiam. Przy okazji. Są super ludzie. I pamiętam, że któraś z dziewczyn napisała, że czuje, czy to może na Instagramie akurat było. Nie pamiętam. W każdym razie, bo tego tyle wpada, że już mi się gubi, ale pamiętam, że napisała, że martwi ją to, że powiedzmy dzisiaj czuje jakiś taki bezsens,
że tak jakby jej się nie chce żyć, a wczoraj na przykład czuła sens życia, prawda? Ja tak powiedziałem, odpowiedziałem na to, że przecież to normalne, normalne, że czasami czujemy sens czy bezsens. I nawet czasami możemy jednocześnie trochę sensu i trochę bezsensu czuć, że to nie jest tak zero-jedynkowe, że wczoraj był dobry dzień, dzisiaj jest zły dzień, bo mam bezsens, prawda? I to też gdzieś tam otworzyło oczy tej dziewczynie, że no faktycznie, prawda? Że to jakby jest naturalne, że możemy czuć się w jakiejś jednej materii lepiej, w drugiej gorzej i że w ogóle tak jakby mamy prawo czuć bezsens życia też. Oczywiście nie mówię tutaj o stanie takim przewlekłym, gdzie kilka miesięcy czujemy bezsens i jakby w związku z tym źle się czujemy, prawda? Tylko tutaj mówię o takim chwilowym stanie. A to jest całkowicie normalne, że gdzieś tam to też nas skłania do szukania drogi, do przypomnienia sobie, co jest dla nas ważne, do tego, żeby żyć tu i teraz. Zgadzam się. Ja do tego dorzucę jeszcze, że u mnie bardzo mocno wpływa na to, czy ja zjadłem, czy nie. Czyli dieta, u mnie dieta bardzo wpływa na samopoczucie, więc moment, jak na przykład nagralibyśmy ten podcast, zjadłem specjalnie dwa posiłki przed. Jakbyśmy nagrali ten podcast i 3 godziny po podcaście bym nic nie zjadł, to miałbym już stan depresyjny, tak około godziny 18. Już bym siedział tak i czułbym się mega źle. Więc to też może być jakaś informacja do ludzi, że po prostu trzeba pilnować tego, żeby zjeść, bo niektórzy ludzie naprawdę mało jedzą. Także to jest problem. Ale co do tego, co mówisz odnośnie tego bezsensu, to ja jednak jestem zwolennikiem tego, że myśli, jesteś w stanie zmienić to, jak się czujesz myślami, więc jeśli nawet już się czujesz źle, a to jest jedna z technik, żeby zaakceptować, to drugą techniką jest po prostu spróbować wyjść z tego. I to nie jest łatwe, nie zawsze mi wychodzi, ale ja staram się to robić. Jeśli czuję się źle, to po prostu zacząć myśleć pozytywnie, co brzmi bardzo coachowsko, ale to rzeczywiście działa. Jeśli się do tego przyłożysz i zrobisz to dobrze, a nie jakimiś dziwnymi coachowskimi, szemranymi metodami, to rzeczywiście można wyjść i po 5 minutach nawet czuć się świetnie, puścić sobie muzykę, wypić ciepłą kawę, poruszać się troszeczkę. Takie rzeczy działają. Wiesz, ja myślę, że każdy z nas ma jakąś inną technikę, która będzie dla niego skuteczna. Tutaj bym uważał tylko na to, żeby tych myśli takich, tych trudnych takich myśli lękowych... Nie ignorować. Może inaczej. Ignorować to jakby jest okej, bo to jest taki rodzaj moim zdaniem akceptacji, ale najgorzej jest walczyć z nimi. Bo jak walczysz z tymi myślami, mówisz o tym, że nie wiem, źle jest ci z tymi myślami, że nie chcesz, żeby one się pojawiały i tak dalej, taki dialog prowadzisz w głowie, to tak jakby kreujesz trochę takiego wroga, jeszcze gorszego i silniejszego niż jest. A trzeba pamiętać o tym, że tu wtrącę też taką jedną historię, bo jedna z dziewczyn do mnie też pisała, że czuje się winna i czuje się źle, bo na przykład opieka nad dzieckiem ją przytłacza i tak jakby czuje się źle, dlatego że pomyślała o tym, że ma ochotę po prostu, nie wiem, wyskoczyć z balkonu, co nie? Że taka myśl się pojawiła. Ona czuje się winna za tą myśl. Ale to jest tylko myśl. To nie jest coś, co zrobiła, czy nie wiem, jak myślisz na przykład, że komuś chcesz sprawić krzywdę, powiedzmy, a zrobić krzywdę, no to są dwie jakby różne rzeczy. To oczywiście jest jakiś sygnał, że warto zaopiekować się swoim zdrowiem psychicznym, ale też warto też mieć świadomość taką, że jak taka myśl się pojawia, to skądś ona jest, prawda? Że to może być właśnie jakieś przeciążenie. Może masz dosyć czegoś, prawda? Warto gdzieś dotrzeć do tego źródła problemu, ale absolutnie nie ma co tak jakby tym efektem końcowym, czyli tą myślą, obarczać się jeszcze i obwiniać się za to, że taka myśl się pojawia. I dokładać do tego błędnego koła. Myśli mamy... No, dziesiątki tysięcy dziennie się różnych myśli przewija i to są myśli często takie podświadome. I często kompletnie bzdurne. Tak, dokładnie. To są tylko myśli. Możemy czuć wstyd albo możemy czuć się winni za działanie, a nie za myśli. Jak zrobimy coś złego komuś, to okej, możemy się czuć winni, ale za myśli nie ma jakby tutaj sensu się obwiniać za to, prawda?
Rozumiem. Myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy skończyli. To była bardzo dobra wypowiedź. Także jeszcze zanim skończymy, powiedz ludziom, gdzie mogą cię znaleźć w internecie. Zapraszam na Instagram życie.z.nerwicą. Tak jest. Zapraszamy. Dzięki wielkie za to, że przyszedłeś. I mam nadzieję, że super się słuchało.